Jak tam? Nie wiem, nikt nic nie pisze, nie widać, nie słychać. Okej. Dzień dobry. Możemy zacząć? Halo? Napiszcie coś. Jest, coś pisze. Oj, dzień dobry, widać i słychać. Tego się obawiałem. Okej. Okej, super. Fajnie. Dzień dobry. Witam z Tucholi w ten radosny, słoneczny dzień. Troszkę widać i mamy dzisiaj sobie pogadać o troszkę o technologii i jak ona ma pomagać nam w szkole. Okej, dobra. Także jest nas już 19 osób. Super. Okej. Jak tam u Was? Ładna pogoda? Czy pada? Wczoraj tak trochę padało i burza była. Słonko. Okej. Dobra. Dzień dobry. Ciepło. No to tutaj podobnie. Tutaj temperatura około 20 paru stopni. No to fajnie. Okej. O czym dzisiaj? No dzisiaj troszkę o chmurach. Parę chmur mamy na niebie. Więc o chmurkach sobie pogadamy. Czy widzicie, powiedzcie, napiszcie w sumie, czy widzicie ten nasz radosny slajd za programy przyszłość? Czy widać? Okej, dobrze. No to tak na dzień dobry wypadało się przedstawić. Ja się nazywam Sławek Baturo. Jestem też trenerem w programie za programy przyszłość. Tak, jakby trenerem w mistrzach kodowania. A dzisiaj chciałbym pokazać Wam troszkę, jak można wykorzystać chmurę, żeby sobie ułatwić życie w szkole przede wszystkim, no, ale także i troszkę w domu. O czym będziemy dzisiaj rozmawiali? No takie proste pytanie. Czy sobie wyobrażacie dzisiaj, że no, od jutra nie ma internetu, że nie można wykorzystać internetu w szkole? Co? Czy tak internet przeszkadza, czy pomaga? Da się bez internetu? W szkole i w domu. Okej. No to super, jak można. No okej. To było niebezpieczne pytanie. Okej. Można. Okej. Dobra. Czyli w szkole internet nie jest. Jest? Jednak czasami się przyda. Do czego używacie internetu? Szukamy jakieś filmiki, dźwięki, informacje, zadania? Nie wiem. Bardzo. 3 miesiące nie było. Wow. No, a teraz mamy OSE, będą podłączali szkoły. Ciekawe strony, ok. Jest potrzebny. Dobra, a do czego wykorzystujecie? No właśnie, ciekawe strony, zadania, filmiki, pomysły do pracy, ok, fajnie. E-dziennik, no właśnie. I teraz tak pytanie, a e-dziennik jak? Pomaga czy przeszkadza? Czy lepszy jednak papierowy? Pomaga? Okay. No coś, to super. No właśnie, bo jak myśmy wprowadzali dziennik, pamiętam, to wszyscy na początku marudzili, ale po kilku latach wydaje mi się, że jednak nikt nie chciałby wrócić do papierowego. No papierowy też nie jest zły, ale jednak jak mamy te statystyki, tak, wychowawcy na koniec, wszystkie podliczenie, no i całego semestru, sprawdzanie tych wszystkich nieobecności, ojejku, ja bym nie chciał wrócić, naprawdę. Ja nie czuję się jakimś super wielkim specjalistą w naszym dzienniku, który mamy w szkole, ale jak już widzę, ile mi pomaga, przygotowane mam rozkłady. Dostęp do numeru telefonu? No to w sumie to zależy od dziennika. Zawsze można sobie też druknąć jedną kartkę z namiarami, na przykład na rodziców, i trzymać gdzieś, albo wpisać sobie w telefon w sumie.
też tak można podłączyć. Nie? Ok, no to teraz tak pokażę Wam cudowne stanowisko pracy nauczyciela. Na pewno tak każdy w szkole ma czas na kawę, prawda? Dostał służbowego laptopa pięknego i możemy sobie tak w sumie pomarzyć chyba o czymś takim, nie? No właśnie, marzenie. Ok, no ale dobra. Mamy, szukamy jakichś zadań, szukamy inspiracji, szukamy pomysłów w sieci. Mamy e-dziennik, ale jak przychodzimy do szkoły, jak się kontaktujemy z innymi, to czego najczęściej używamy? Macie tak, że nie wiem, w jaki sposób się kontaktujecie? Przez dziennik elektroniczny między na przykład panią dyrektor, a wami, nauczycielami, a na przykład rodzicami? Czy w jaki sposób? Okej. Okay. SMS-y. Tak, no nie mówię, ale dobra, jak w sumie wysłać jakieś informacje szybko do wszystkich. Dzwonicie. SMS-y. Jestem ciekaw, trzeba by było sprawdzić w sumie, jak to teraz wygląda, bo tam gdzieś byłem na jakimś szkoleniu, gdzie ktoś mi informował, że nie mogę używać prywatnego telefonu do rozmowy z rodzicami. Aha, no więc troszkę mnie to zdziwiło, nie jestem przekonany, tak, jak to wygląda. Tak, no rozmowa telefoniczna, okej. Okay. Telefonu. Okay. A na przykład jak pani dyrektor chce wam coś przekazać, to w jaki sposób robi? Też dzwoni? Grupa na Messenger. Tu dzisiaj w świetle RODO byłbym ostrożny. Służbowy, okej. Okay. Chodzi do sali. Też dzwoni przez stronę. Okej, okay, no widzicie, różne sposoby. To jest problem, że nie wszyscy czytają. Tak, to się zdarza w wielu szkołach. E-mail. I Librus. No jest system taki pocztowy na Librusie albo ogłoszenia, to też. Okej. Okay. No dobra, no bo jak rozmawiałem czasami, to chodziło tak, że jednak jak mamy, to mamy służbową pocztę. Tak, służbową pocztę przesłaną w jedną, w drugą stronę, także dyrekcja nauczyciele, nauczyciele rodzice, czy tak samo rodzice na dyrekcja i między dzieciakami, a nami także. Okej, okay. Czyli w taki jakby sposób kontaktu cały czas istnieje i gdy mówię o tym dzieciakom, że tak, służbowa poczta dzisiaj to bardzo ważne. Dlaczego ważne? No bo nie wolno przede wszystkim używać prywatnych, darmowych skrzynek w celach służbowych. Także pamiętajcie o tym, nie wolno od końca maja używać prywatnych, darmowych skrzynek. Typu tam no, Onet, Wirtualna Polska, O2, wszystkie buziaczki, Gmaile darmowe. Nie wolno, gdyż te skrzynki jakby skanują nasze wiadomości i czytają nasze wiadomości. Ochrona danych osobowych, no całkiem poważna sprawa i z tym akurat od 25 maja, tak, czy 8 nie ma żartu, bo kary są dosyć spore finansowe, także dla nauczycieli. Okej, okay, no ale e-maile tam. Szkoła powinna zapewnić służbową pocztę, bezpieczną pocztę. Pamiętajcie o tym. Dalej, a jak przenosimy dane? Na czym trzymamy jakieś dane? No, przygotowujemy chyba sobie coś. Co? Na czym? Na czym najczęściej? Oj, coś mrugnęło. Widać mnie? OK. USB. No, to tak. Przygotowany kolejny slajd z Google'a. OK. Pendrive. Chmura. Można też pocztę. Pamiętajcie o tym, co wiem o tych pocztach, tak? Jak macie też dyski Google'a, to ostrożnie nie na tych darmowych, tylko na lepiej chować to na tym G Suite. Właśnie. OK. Na osobnym dysku. Tak, trzeba robić sobie kopię, bo pamiętajcie jedno, jeżeli kupicie sobie pendrive'a i wszystko trzymacie na pendrive'ie, to pendrive'y no, potrafią paść momentalnie i nic z tego nie odzyskamy, więc trzymamy ważne dane w kilku miejscach, ok? No i tak chmura, padło kilka razy stwierdzenie o chmurze, ok? No, czym jest chmura? Okay, czy, bo o Google wszyscy chyba słyszeli, ok? A o Office 365? Jakieś pierwsze pomysły, skojarzenia? Co wam przychodzi do głowy, gdy wrzucę hasło Office 365? O rany.
Coś mi tam piszcie. Nie znam tego. Ok. Nic. To jest właśnie tak 365 dni dokładnie. Czy słychać, czy słyszycie to piszczenie? Czy tylko nie słychać? Bo coś tam piszcze chyba. A, słychać. Dobra. Ok. Office 365. Dobrze. A gdy powiem Microsoft Office, z czym się Wam to kojarzy? Internetowy dysk. Ok. Pakiet biurowy. Używacie jakichś pakietów biurowych? Potrzebny jest w szkole, w pracy? Jaki macie? Word, Excel? Ok, no jednak czasami trzeba coś wpisać. Czasami w szkole trzeba przygotować jakieś papierki, nie? Ok, dobra. No właśnie. Excel, Word. A prezentacje jakieś? A w szkole to wiadomo, święty to jest program, czyli PowerPointa pewnie używamy, co? Dokładnie. Ok. Prezi. Oczywiście. No to szkoła kupiła Wam to wszystkie aplikacje, macie? Czy swoje? Ok. Dobra. To zazdroszczę, jak macie kupione w szkole. Nie? Najnowsze wersje? To jest 2.16 teraz Office chyba, najnowsze. No to super. I Windows 10, tak, do tego. O, to też się fajnie składa. 2.13 też jest fajne. A co, jak wyjdziecie do domu? Tam nigdy nic nie przygotowujecie? No bo jak w szkole jest zainstalowane, no to ok. A w domu? Uważajcie na te prywatne, bo jak jest do użytku domowego, to do pracy nie możemy wykorzystywać, ale ok. Ok. No dobra. Ja bym chciał Wam dzisiaj pokazać właśnie, jak wygląda chmura Office'a. Z tym prywatnymi pamiętajcie, nie wolno wykorzystywać prywatnego sprzętu w celach służbowych. Ale to już na razie. Co oferuje nam Microsoft, co oferuje Microsoft szkołom i nauczycielom i uczniom także? Zupełnie za darmo. Tak, bo mamy całego Office'a 365 dostępnego dla edukacji i możemy korzystać z tego i w szkole, i w domu, i nauczyciele, uczniowie, i administracja, i dyrekcja, rodzice nie. Zupełnie za darmo i zawsze mamy dostęp do najnowszej wersji pakietu. I na dzień dobry spróbuję Wam pokazać, jak to wygląda, ok? A potem sobie dokładnie mówimy, po prostu pokażę, ile jest aplikacji, jak to wygląda. I postaram się teraz pokazać swój pulpit. Ok. I mówcie, czy tam widać. Czekajcie, ja sobie przerzucę to, bo mam tu dwa ekraniki. Czy widzicie? O, czy widać teraz stronę taką? Office zapraszamy. Tak, widać już, załadowało się. Adres jest dosyć prosty, office.com. To Wam później jeszcze podam. W sumie mogę go teraz wkleić, a potem... Ok, gdzie to będzie? Tu, dostępne. Ok. Możecie sobie kliknąć i zobaczyć.
No ale w tej chwili nie macie kont, żeby się zalogować, a chciałbym Wam pokazać, co tutaj jest dla nas dostępne. OK, to powolutku. Klikam zaloguj się. Będziemy działać na takim ofisie przeznaczonym do ćwiczeń. O, nie tak, skopiowałem sobie. Gdzieś tu mam. O, dobra. Nie pamiętam, więc muszę sobie skopiować login, bo to już jest kolejna moja skrzynka. I powiem Wam bez bicia, że już mi się mylą te wszystkie skrzynki troszkę. OK, dobrze. Logujemy się. OK. Wbijamy hasełko. Dałem. No i teraz może zobaczcie, to jest takie podchwytliwe pytanie. Chcesz, aby Cię nie wylogowywać? No oczywiście, że chcę, żeby mnie nie wylogowywano, no bo wygodniej mi będzie pracować. OK. Dobra, czekamy chwilkę. Dobra. Widać po zalogowaniu. Dzień dobry. I mamy kilka fajnych aplikacji. I to zdaje się, że dużo więcej niż tutaj pisałyście. OK. I to jest dla nas wszystko dostępne. W kilku planach, o tych planach będziemy mówili sobie, bo nie, tak, niektóre rzeczy są płatne, ale to, co w większości wykorzystujemy tutaj gdzieś w szkole, co potrzebujemy, jest absolutnie zupełnie dostępne za darmo. Okay? Co mamy? Program do poczty, czyli Outlook. Tak szybciutko sobie przejdziemy przez te najważniejsze aplikacje. Klik. Tak podglądam, czy widać. OK. No i normalna skrzynka pocztowa, skrzynka bezpieczna. No poczta jak poczta. Tak. Układ jest troszkę inny niż w Gmailu na przykład, jak to jest przyzwyczajony, bo w pionie, ale oczywiście można sobie go zmienić także na taki poziomy. OK, mamy. I tu w tym Gmailu mamy też i kalendarz. W Gmailu, co ja gadam, w Outlooku. Nie powiedziałem tego. OK. Jest kalendarz, gdzie możemy dodawać różne wydarzenia szkolne, dzielić się tym kalendarzem z innymi. Tak, zobaczcie, jest pokój nauczycielski, który nas później będzie interesował, na razie nie. OK, mamy też kontakty. Wszystko podobnie, prawda, jak we wszystkich chmurach. OK, no tu jest Artur, który jakby tym zarządza, ja bym to udostępnił, także podziękowania dla Artura. OK, i tu jeszcze mamy zadania do wykonania. W tej chwili na razie nic nie mam, jest pusto, czysto. OK, teraz zobaczcie, to wszystko otworzyło mi się w nowej karcie w przeglądarce. Tak, na razie zamknę sobie pocztę. Taki króciutki przegląd. Dalej, OneDrive. Ktoś wspominał o dysku Google. Tu mamy OneDrive'a. OK, niech się otworzy. OK, za dużo na razie tutaj nie mam. Tak, no tylko pliki tutaj, utworzyłem sobie jeden notes, ale pliki można także tu zacząć, utworzyć sobie nowy dokument programu Word, koszyk Excela, prezentację Forms, czyli takie ankietki do tworzenia. Można przygotować kartkówkę, która sama się sprawdza do szkoły. Fajna sprawa. Także jest OneDrive. Można przełączyć sobie na tryb widoku na kafelki, że są większe ikonki. Jak macie gdzieś dotykowy jakiś ekran, albo na przykład macie tablicę multimedialną i można się na tym zalogować, to fajnie to działa. OK, no i zobaczmy, co tam jeszcze mamy. Mamy Worda. Jak wygląda Word? OK. Macie. Mamy jakieś szablony. Możemy sobie wykorzystać gotowe szablony. OK. Jak weźmiemy sobie nowy, pusty dokument, no to nie będę za dużo to omawiał, tych aplikacji, jak działają, bo na pewno doskonale wiecie, jak działa Word. Przy czym, jak teraz widać już, czy nie? Chyba tak. OK, zobaczcie. No to jest taka uproszczona wersja Worda. Jakbyście ktoś ma na przykład Office 2016, no to zobaczy od razu, że nie wszystkie opcje są dostępne, ale te najczęściej używane w sumie są tutaj. Mamy style, opcje dotyczące formatowania akapitu, czcionek. Można powstawiać obrazy, tabelki, można powstawiać emotki. To jest najważniejsze, prawda, w naszej pracy.
do wydruku, recenzja, no to chyba raczej rzadko używana. No i dokument, cały nasz jest. Teraz, ok, zobaczcie tu, mamy dokument, zamykam OneDrive'a. Jak się przełączyć z powrotem na inne aplikacje? W lewym górnym rogu, taka ikonka, gdzie mogę sobie wybrać kolejne inne aplikacje. Co mamy? No Excela, PowerPointa, zobaczmy PowerPoint jak wygląda. Ok. Co jest fajne, w PowerPoincie online mamy różne motywy. Tych motywów jest całkiem sporo, zobaczcie. Ok. Także możemy sobie przeszukiwać online w internecie różne układy. Załóżmy prezentacja kwiat wiśni. Teraz popatrzcie, jaka jest opcja. Możemy sobie pobrać, ale to musi mieć zainstalowany program. Albo po prostu edytujemy w przeglądarce. I teraz tu wewnątrz przeglądarki powinien mi się uruchomić PowerPoint. To już prawie wszystko. Kontynuuj. Ok, widzicie? Jest widoczne? Halo, jest tam ktoś? Jeszcze? Bo ja tak nie do końca widzę to wszystko. Czat, jakbyście czasami coś napisały, był wdzięcznym. Ok, super. Dobra. No i popatrzcie, właściwie pięknie przygotowany motyw, który wystarczy wypełnić treścią. Pięknie, ładnie, plastycznie to wszystko wygląda. I teraz co tutaj? No bo jeśli ktoś pracuje w chmurze, pracujecie, tak, w chmurze? No bo jeśli pracujemy w domu na jakimś na przykład PowerPoincie, z czym jest problem? Wgrywamy go na pendrive'a, idziemy do szkoły, w szkole mamy, albo wcale nie mamy PowerPointa, albo mamy inną wersję PowerPointa i nam potrafi się prezentacja rozjechać. Zdarzyło się wam to kiedyś, takie coś? Nie otworzył się? O, właśnie. Poza tym często jest tak, że dostajemy jakiś dokument przygotowany w Wordzie, mamy jakąś starszą wersję Worda, albo mamy jakiś inny program i wszystko nam się przesuwa, rozjeżdża tabelki, cuda niewidy się dzieją. Tak jest. Nawet jak to mi wyśle koleżanka czy kolega z pracy, prawda? Bo no, każdy ma tam gdzieś jakąś swoją inną wersję. I to jest duży kłopot, bo przyznam szczerze, że czasami niektóre wersje Worda nie są zbyt kompatybilne z sobą. I jak zrobimy w jakimś bardzo starym i będziemy chcieli otworzyć w nowym, no bo jeszcze gorzej odwrotnie, w drugą stronę, to jest całkiem spory kłopot. A tutaj popatrzcie, mam prezentację włączoną, którą chcę, nie wiem, wykonać wspólnie albo z innym nauczycielem, nauczycielką, albo z dzieciakami. I jeśli ktoś pracował w chmurze Google'a, no to, to jest właściwie robi się to wszystko tak samo. Popatrzcie, w prawym górnym rogu mam udostępnij. Tak. Troszkę mi tu laptop się gotuje od tej prezentacji. Ok, ale myślę, że damy radę. I tutaj mamy konta takie testowe, więc ja jestem test 01, to udostępnię to jakiemuś użytkownikowi, który no właśnie jest test 02 na przykład. I test 02 będzie mógł to sobie edytować. Jakby nie chciał, mogę mu to edytować. Włączyć. Co tutaj jest fajnego, że na przykład chciałbym, żeby ktoś mi pomagał na przykład tylko do niedzieli, żebym miał tylko dostęp tylko do niedzieli, do edycji, no to mogę ustawić, że data wygaśnięcia to jest piątek albo do soboty, to niech będzie, ok. I wtedy przestanie mieć dostęp do mojego dokumentu. To jest też fajna opcja. I wszyscy, którzy mają tego linka. Tyk. Tak, to jest bardzo fajna możliwość, tak. Tak samo możemy gdzieś coś udostępnić na przykład rodzicom, żeby nam coś pisali i też jest termin, jest taki tam, jak to mówię się ładnie, mówi deadline, koniec, kropka, potem wygasza, już nikt mi tam nic nie namiesza, mogę spokojnie sobie to wszystko skopiować, pracować. Zastosuj. No i w sumie tak. Ta osoba dostanie teraz informację, zostanie powiadomiona o tym, że ma dostęp do prezentacji. A, oczywiście, no, dawna nazwa, prezentacja o nazwie prezentacja. Jak się nazywa dokumenty? No, nazwę sobie kwiatki. Kwiatki.
Ok, teraz zobaczcie też kolejna zaleta chmury. Mój dokument już jest zapisany. Tak, to jest dla mnie też istotne w sumie, bo w każdej chwili ten dokument mogę sobie gdzieś odtworzyć właściwie wszędzie, gdzie mam dostęp do internetu i do przeglądarki. Nie tylko na tym komputerze, to w miejscu. Pójdę sobie teraz do pracy, zaloguję się w ten sposób, otwieram i mam moje kwiatki. Patrzcie, zamykam teraz kartę, po prostu całą kartę X-em. Klik. Tak. O, chyba przyszła poczta już. OK. Dobra. A spokojnie, wylogujemy się, OK? I teraz załóżmy, że pójdziemy do szkoły. Wyloguję się z domu. OK. To tu chwilkę trwa. Dobrze. OK. No już tam co prawda radził mi, żebym zamknął te wszystkie okna, ale już sobie pochodzimy z tego. Zaloguję się cały, że teraz loguję się, bym się logował w szkole, OK? Spokojnie, tam założymy sobie takiego Office'a. Każdy z Was może sobie takiego Office'a założyć. Na razie na próbę sobie założycie szkolnego. Pokażę Wam, jak to zrobić. W sumie to jest dosłownie 5 minut roboty na początku. OK, wpisuję hasło, jestem w pracy. Chyba dobre hasło wpisałem. Loguję się do Office'a. Teraz zobaczcie, jak wygląda ten panel powitalny, tak? Oprócz tego, że widzę wszystkie moje aplikacje, to także widzę ostatnio używane dokumenty. I są moje kwiatki. Jakie mam informacje? Kiedy były otwierane? No teraz, no, w tym momencie, bo niewiele czasu minęło. Ale widzę też, że jest dla kogoś udostępniony. Że nie tylko ja mam do niego dostęp, tak? Mogę tu sobie przypiąć, żeby cały czas był dostępny, żeby był pod ręką po prostu, tak? I będę go widział wtedy w przypiętych. Przeszpilić. Okej. Okay. Powinien być. Także wchodzę, odbywa się najważniejsze dokumenty, mam od razu pod ręką. Jeżeli ktoś mi coś udostępnił, to jak widzicie tutaj są udostępnione mi i tutaj w sumie ktoś jest udostępniony. Pamiętajcie, że to jest Office, na którym ćwiczą różne grupki, więc tutaj czasami też można się zdziwić, co my tu mamy. Okej. Okay. To jest odkrywanie tego, co było ostatnio chyba robione. W sumie to niedawno mi się pojawiło i szczerze mówiąc, tego nie widziałem ostatnio. Office 365 jest tyle fajny, że Microsoft tak intensywnie nad tym pracuje, że czasami przechodzimy sobie następnego dnia i potrafi nas zaskoczyć nowymi funkcjami. OK. No a przejdźmy z powrotem do ostatnio używanych. Lista, które mamy na OneDrive, SharePoint, to tam później o SharePointie w sumie Was dzisiaj będzie troszkę mniej interesowo, bo bym chciał Wam pokazać dwie takie fajne aplikacje, które no, dla mnie są chyba jedne z tutaj najfajniejszych. No bo tak, Worda, Excela, PowerPointa, to tam możemy sobie później przejrzeć, ale no to znacie, myślę, że nie ma co na to tutaj jakby na razie w tej chwili tracić czasu. Poczta jak poczta. Fajna, bezpieczna, spełniająca oczywiście cały Office 365 w 100% spełnia wymogi RODO. To jest tutaj, mamy tego orzeczenie prawne, także spokojnie możemy sobie tego używać do pracy. Okay. Ale chciałbym zapytać o taką aplikację, o OneNote'a. Czy znacie OneNote'a? Czy ktoś korzysta? RODO rządzi, tak, tak. Nie? Ktoś zna. Okay. A macie u siebie tablice interaktywne? Macie? Okej. Okay. Coś tam robicie, rozumiem, tak? Na tych tablicach. OK. A wyobraźcie sobie, że możecie sobie zrobić teraz coś takiego, że przygotowujecie sobie lekcję. Tak wygląda to jak Word. Gdzieś tutaj w domu. Rysujemy coś, wstawiamy różne rzeczy. A potem jedziemy do szkoły, logujemy się, otwieramy OneNote'a i możemy działać na tablicy jak na wielkim ekranie dotykowym, bo to był super wielki tablet. Pokażę Wam coś, OK? Tego OneNote'a. Żadnych cudów nie będziemy robić, bo teraz tak, OneNote jest aplikacją, którą uruchamiamy też w przeglądarce. OK. No i tu klik.
Otwiera się. Oczywiście są jeszcze inne wersje OneNote'a. Jeśli macie Windows 10, to tam jest właściwie teraz taka mała aplikacja. Pokażę Wam ją później. Ok, zobaczcie. Są moje notesy. Ja tu sobie szybciutko wcześniej przygotowałem taki notes. Nazwałem to sobie Zaprogramuj przyszłość. Klik. Dobra, jedziemy. To wszystko oczywiście zależy też od szybkości tego działania, jak mam internet. Ja w tej chwili tutaj transmituję cały ten obraz, więc troszkę przecina. No nie jest, Office 365 nie jest najszybszy, ale jest bardzo, bardzo rozbudowanym narzędziem. No i popatrzcie, co ja tutaj mam. Jakby cały taki notes, który tu mamy, bo to jest w sumie notes, tak? To nie jest tak jak w Wordzie mamy kartkę, to tu jest cały notes, cały obszar możemy na nim pracować, tak jak tutaj widzicie białe. Notes składa się z sekcji. To sobie na razie pierwszą sekcję nazywam listę obecności. Za chwilę spróbujecie się tam zalogować, powiem Wam jak. I spróbujemy współpracować, tak jakbyście na przykład w szkole, nie wiem, było kilka nauczycieli, które chcą współpracować, razem tworzyć jakąś zawartość i dzielić się wszystkim, czyli robimy coś raz i dzielimy się z innymi i mamy no, dostępne to wszystko no, w każdej sali, gdzie jest tylko dostęp do internetu, gdzie jest OneNote. To wystarczy. Ja tu mam swoją tak teraz. W każdej sekcji, widzicie tu na dole, można dodawać nowe sekcje. Są też strony. Tak można by nazwać, że to jest jakby dokument, tak jak Worda powiedzmy, coś takiego. I w nim są kolejne strony, którą każdą stronę można sobie nazwać. Mamy datę, kiedy została otworzona. Jest pierwsza rzecz. No, rzuciłem wierszyk. Ok? Rzuciłem wierszyk. I jestem ciekaw, czy to będzie u Was widać i słychać. Ale u góry w tym menu, tak, na przykład w widoku, mamy widoki do czytania, mamy też czytnik imersyjny. Cóż to takiego? Klik. Jestem teraz ciekaw, czy to będzie widać i słychać. Uwaga. I załóżmy. Mamy jakiś tekst. OK. Jest tekst. I teraz tak, co to potrafi? Potrafi czytać. Uwaga. Po większego trudno słucha, jak był Stefek burczy mucha. Ja nikogo się nie boję. A słychać? Choćby niedźwiedź, to dostoję. Wilki. Ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Uwaga, troszkę szybko pani czyta, prawda? Więc spróbujemy troszkę zwolnić, bo mamy małe dzieci. Chcemy, żeby sobie trochę posłuchała, bo dzieci też mogą sobie posłuchać, ok. Pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy... A teraz popatrzcie, co tu jest dalej. Na przykład jak dzieciaki mają problemy z czytaniem, klikamy sobie na preferencje tekstu. Możemy wybrać sobie rozmiar tego tekstu, zwiększyć i zmniejszyć odstępy, wybrać inną czcionkę. Czasami dyslektycy sobie zmieniają tutaj te czcionki. Wybrać sobie motyw, tak żeby było dla nas czytelne. OK. Każdy jednak odbiera inaczej te nasze kolory. I ostatnia taka zakładka u góry, preferencje czytania. Popatrzcie. Mamy koncentrację na wierszach. Możemy sobie włączyć, żeby pokazywał na przykład przy czytaniu, gdzie jesteśmy w tej chwili. Nasz tygrys na ustnej spisy. Lew. Cóż lew jest? Kociak duży. Kociak duży, ok. Można się przełączać między tymi wierszami. Ok. U jego mości, co zły tylko kiedy pości. Tak. Co jeszcze tu możemy w sumie zrobić? Zobaczymy, czy jest tutaj mężczyzna. Mężczyzna niestety nie jest dostępny dla języka polskiego tutaj. OK. Musimy zostać przy pani. Szukal, wilk. Dobra. I teraz. OK. O! Wyklikałem sobie przypadkiem, przepraszam, jeszcze raz wejdę. Bo chciałbym pokazać jedną rzecz, która bardzo mi się podobała, gdy ja to oglądałem. Pokaz w języku angielskim był. Popatrzcie, można podzielić tekst na sylaby. Tak, i dzieciaki na przykład widzą, tak, gdzie tekst podzielony na sylaby. O większego trudno zucha, jak był Stefek burczy mucha, ja nikogo się nie boję. Choćby niedźwiedź, to dostoję. Okej. Okay. Jest jeszcze. Niestety, przepraszam, w naszym języku jeszcze tego nie ma. Program może automatycznie zaznaczać nam różnymi kolorami rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki. Możemy to sobie włączać. W języku angielskim to już działa. Podobnie.
podobno niedługo ma działać także to w języku polskim. Czyli teraz sobie wyobraźcie, dzieciaki mają problemy na języku polskim. Mogą sobie taki tekst tutaj wrzucić i program im podpowie, pomoże w rozpoznawaniu czy rzeczowników, czy przymiotników. Przeczyta. Tak, to szczególnie jak słyszałem tutaj reklamę tego dla dzieciaków z deficytami, z dysleksją, to jest bardzo fajna sprawa. Po prostu wrzucamy sobie tekst, kopiuj, wklej, nic więcej. Tak. Wchodzimy sobie w widok, włączamy czytnik imersyjny i już. To jest jedna rzecz. Teraz dalej, co możemy dodawać do OneNote'a? W czym tkwi w sumie siła tego OneNote'a? Popatrzcie, znowu mogę sobie to udostępnić i mogę sobie współpracować. Tak, to jest początek dopiero tak, tych możliwości. Oczywiście udostępnianie każdego innego dokumentu. Się załaduje. Wpisuję osobę, na przykład wpisuję swoją koleżankę czy kolegę z pracy i możemy razem tworzyć ten dokument. To tak, jak tam było w Wordzie. Za chwilkę sobie spróbujemy pociągnąć. OK. Tylko taki szybciutki przegląd. Teraz załóżmy, że przechodzimy i będziemy coś rysować na tablicy. OK. Ja tutaj sobie troszkę pogryzdałem. A wejdziemy sobie w rysowanie, bo to uruchamiacie na laptopie podłączonym pod tablicę interaktywną. Wybieracie sobie, trochę no niestety nie mam tutaj dotykowego ekranu, więc będę musiał posługiwać się myszką, na przykład pro. No i coś tam sobie rysujemy, każdy kształt możemy sobie narysować, prawda? Żaden problem. Tak, widać, że mam zdolności. Okej. Także wybieramy sobie kolory. No, ktoś powie, no tam w sumie nic ciekawego. Okej. Ale co jeszcze program na przykład? Trochę może bardziej zaawansowane rzeczy za chwilę. Albo słuchajcie, w sumie mogłem wam pokazać, bo teraz jestem, zobaczcie, jestem sobie w programie online, tak? Jak gdyby w OneNote online. Mogę sobie kliknąć, jestem w Windows 10 i uruchomić OneNote. Nie OneNote 2.16, tylko OneNote. To jest aplikacja, która jest wbudowana już w system Windows 10. OK. I tutaj też się zalogowałem. Dobra. I w sumie to jest moja aplikacja, której nawet nie muszę się logować przez internet. Na razie jest o. Zobaczcie, trwa synchronizowanie. Ukończono synchronizację. A mój internet tutaj wcale jest, jestem na jakiejś radiówce. OK, zobaczmy. To jest ten tekst, który przed chwilą widziałem. To są rysunki, które przed chwilą rysowałem już w internecie. Już ten rysunek jest dostępny tu u mnie. Teraz sobie wyobraźcie, że nawet macie kilka osób, pracujecie nad czymś, dodajecie jakieś rzeczy. Jedna osoba dodaje, nie wiem, sekundę, dwie, trzy później, druga osoba już to widzi w swojej sali na przykład. Można sobie robić to, grać nawet w jakieś różne gry na tablicach. Dzieciaki mogą sobie bawić albo się kodować, prawda, jakieś rzeczy. Co jest jeszcze tutaj fajnego? Patrzcie w tej aplikacji. Jak ja sobie na przykład napiszę zadanie jakieś skomplikowane matematycznie. Prawda, pisanie myszką to nigdy mi za dobrze nie wychodziło. 2x dodać 3. Ja wiem, że to pewnie nie robicie tego w 1-3, prawda? Ale mam takie zadanie. OK. I wybieram sobie narzędzie do zaznaczania. Zaznaczam sobie to zadanie. Popatrzcie, co jest u góry. Jest zapis matematyczny. Klik. Rozpoznał? Rozpoznał. I teraz odręczny tekst zamieniamy na równanie. I co możemy sobie zrobić? Możemy sobie wyliczyć. Ile to wynosi, tak? Liczy. Wykres. Oblicz. A, chyba nie chcę. 2x dodać 3. A, haha, zawsze jak chcesz pokazać to. O, synchronizacja nie działa. Dobrze, a wykres chociaż nam zrobi? No, wykres nam zrobił równania. To jest ciekawe. Możemy sobie taki wykres wstawić. OK, ale czemu nie chciał? No, tu są kluczowe funkcje grafu, tak, pokazuje, już ma wszystko wyliczone. Zobaczcie. No, ja wiem, że to pewnie jest trochę za dużo, ale gdzieś już w podstawce nie wiem, czy różniczki raczej chyba nie, nie? OK, nie wie co to x. Ale powinien tu w sumie wiedzieć, 2x dodać 3. Jak jeszcze dzisiaj sprawdzałem sobie, to spokojnie mi tu wyliczał te równania i pokazywał, tak? Można sobie tu pomóc. OK, no dobra. Troszkę mi z tym obliczaniem nie wyszło. No to nie jest zbyt trudne to równanie, ale potrafi liczyć, potrafi pomóc. I na przykład ktoś powie, no dobra, dzieciaki będą sobie rozwiązywały to zadania, a nie będą same liczyły. No, mają różne aplikacje także na smartfony, a tutaj siedząc
przy tablicy, także można takie zadanie wykorzystać. Macie pisaki, można gdzieś tam paluchem sobie narysować. Teraz zobaczcie, chcemy narysować coś. No powiedzmy, widzicie, jak ja potrafię rysować. Takie kółko, a takie kółko. Okrąg. Okay. Dobrze. Mogę oczywiście wykorzystać. Gotowe. Tak, rysuję. Jest okrąg. Ale jak ja bym chciał coś odrysować odręcznie, no to wychodzi mi takie, mniej więcej. Ale można zamienić pismo odręczne na kształt. Czyli jakby teraz rysował nawet troszkę krzywo, to program je poprawi trochę, tak? Zobaczcie, trójkąt potrzebuję narysować. No i mam całkiem fajny, ładny trójkąt. Jest też linijka. Jeśli chcecie, możecie używać linijki i rysować wzdłuż linijki. Tylko, żeby przekręcić linijkę, to musimy mieć ekran dotowy, czyli u Was na tablicy spokojnie powinno wyszłać. Przyłożyć łapiemy, ustawiamy sobie dokładnie kąt, w środku jest kątomierz i możemy sobie odmierzać kąt odległości i rysować. To jeszcze możemy w takim, właściwie wszystko, możemy wstawić sobie obrazki, możemy wstawić sobie dźwięk, więc to wiemy. Ok, będzie działało. Chyba nagrywa, co? Kochane dzieci, nagrywam dla Was specjalne tutaj pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego z okazji wakacji. Hurra! Trzymaj. W sumie powinienem już tutaj mieć nagranie. Okej. Będzie działało. Chyba nagrywa, co? Kochane dzieci, nagrywam dla Was specjalne tutaj pozdrowienia. Wszystkiego najlepszego z okazji wakacji. Hurra! Zobaczcie, nie muszę mieć żadnego innego programu, po prostu klikam jeden przycisk, wszystko mi się nagrywa, wszystko jest od razu ubudowane. Widzimy. Dobra, złapałem sobie tego. Można dodać dźwięk, można go otworzyć. No to jest zajęcie, o tym będziemy później troszkę mówili. Co jeszcze można sobie tutaj dodać? Patrzcie, no aha, miniatura. Jeśli jest nam potrzebna. Nie wiem, no to rysowanie, różne narzędzia, różne kształty, gumki, niegumki, tak, jak coś trzeba, to znika błyskawicznie. Czyli takie oprogramowanie w sumie do tablicy interaktywnej, spokojnie działające. Okej, co jeszcze możemy wstawić? Obrazy, standard. Spotkanie możemy, no i oczywiście standard z nalepkami jakimiś fajnymi, ale to są uwaga. Jeśli chcemy coś zrobić, dzieciaki coś robią, możemy dzieciakom dorzucić taką naklejkę, że zrobiły super robotę. Ok, czekajcie, przełączę się tylko w rysowaniu na ołówek z gumki. Ok, albo na kursor może lepiej będzie. Także możemy wstawić takie już przygotowane. Oczywiście możemy to świetna robota, na przykład Filip. Tak. Możemy wstawić takie. I przygotować im takie w sumie zeszyty. To w sumie potem też możemy nawet wydrukować. Tylko no co, jak to mamy wszystko na tablicy. Ok. Tak szybciutko o OneNote, bo to jest tylko taki notatnik. Tylko. Albo aż. I teraz zobaczcie, ja to robiłem w moim programie, na moim komputerze. Okay. Zobaczcie, u góry jest komunikat, trwa synchronizowanie. I teraz załóżmy, że ja to tam za chwilę zamknę. Wracam do pracy. Odpalam to wszystko na mojej tablicy. Teraz jestem już w pracy. To jest przeglądarka, jak widzicie, tak? To nie jest ta aplikacja. Jestem w pracy. No, ale moje wszystkie gryzmoły zostały, tak? To wszystko są gotowe aplikacje. One są zintegrowane tutaj wszystko w jednym miejscu. Ja to nawet zamknę. To po prostu wystarczy się zalogować na office.com. To jest wszystko. Tak? Uruchomić sobie aplikację OneNote. To chwilkę trwa. Tak. To był ten notes ostatni. Tak jak nasz dokument w Wordzie na przykład. Klik. Zaraz spróbuję się zalogować. Ok. No już jest, tak? Jest ta lista obecności. Są moje rysunki. Powinno się załadować. Z tego co sprawdzałem, Microsoft mówi, żeby łącze takie internetowe to było jakieś 10 mega, więc no to nie są jakieś tam kosmiczne wymagania. Może nie będzie to działało najszybciej, ale no powiedzmy, że nie pędzimy w szkole zawsze z tymi dzieciakami. Powinno się to uruchomić i macie w sumie fantastyczny program do tablicy, do której można wstawiać cuda.
tu można wstawiać filmy z YouTube'a też, żaden problem. Tak? Klikam gdzieś w pustym polu. Tak? Macie obrazy w trybie online, da się wstawić. Można wstawić linki do czegoś innego. Zobaczcie, to są jeszcze dodatki pakietu Office i na przykład bardzo często szukamy jakichś zdjęć. Fajnych, darmowych zdjęć. OK, wejdę sobie do sklepu. OK, to są fajne darmowe obrazki, ale ja bardzo lubię stronkę, która się nazywa Pixabay. Znacie Pixabaya? O, dzisiaj instalowałem. Fantastycznie. Żeby nie było, pokażę wam, bo w PowerPoincie powiedzmy, chyba że to jest tylko do ten. Okej. Okay. No jak dobrze, no nie chcą mi pokazać Pixabaya mojego ukochanego. Dobrze, to ten Picket Free Images też mogę sobie dodać. Okej. Okay. Poczekajcie, powinien się zaraz doinstalować. Jest, jest już, zobaczcie. Potrzebuję jakichś fajnych, darmowych, legalnych obrazów. Na chwilkę trwa. Okej, okay, dobrze. Next, tamto obraz. Skip sobie przerzucimy. I szukamy sobie jakichś obrazków. Tu oczywiście w tym momencie szukamy. To trzeba pisać po angielsku, a te podstawowe słowa, na przykład school. Tak, niech mi się tam pokaże. Mamy obrazki. Udajmy sobie nową stronę. Tak, spróbujemy sobie potem zrobić taki materiał na lekcję przygotować. Na przykład, nie wiem, co będzie tam, jakaś przyroda. I tam za chwilę będziemy przygotowywać lekcję o żabie na przykład, tak? OK, czyli piszemy sobie frog. O, rany, frog. I zaraz będziemy wspólnie to robili. Dobra. No i mamy różne zdjęcia żabek. No jest żaba. Dobra. Ona mi się wstawia. Tylko to potrwa, bo mi się ściągnę sobie z tego serwisu i wstawić. Okej, okay, dobra. Ja jeszcze spróbuję zrobić jedną rzecz. Oj, kursor mi tu skacze. Zobaczcie, pod żabką. Mój komputer się troszkę gotuje, ale to nic. Czas na nowego mi mówi. Okej, okay, dobra. Spróbujemy jeszcze wejść. Czekajcie, ja otworzę sobie nowe oknie YouTube'a. Okej. Okay. Na przykład piszemy sobie żaba. Zobaczymy, co nam wyskoczy. Żabson, nie? Oby nie jakiś patostreamer. A na przykład mamy jakieś, tutaj oczywiście są filmiki. Żaba moczarowa. Zobaczmy, co to tu jest za filmik. Okej. Okay. Kopiujemy sobie adres, wracamy sobie, wklejamy sobie ten adres tutaj. OK, popatrzcie, chwila, moment. I mamy już przygotowany filmik. Co, one wszystko w jednym miejscu, tak? Mogę sobie pozbierać różne rzeczy, materiały, wkleić. I on jest po prostu gotowy do odtworzenia. Nie muszę skakać po 15 stronach w 15 miejscach. Po prostu robię kopiuj, wklej. Jest gotowe. OK? Dobra. Czy takie coś, nie wiem, widzicie jakieś tutaj zapotrzebowanie, coś takiego? Czy to by się przydało, że to jest prosty sposób tworzenia jakichś swoich materiałów? Bo równie dobrze możemy teraz wejść na przykład na Scholarisa, różne inne strony, pościągać tam linki, powklejać tutaj, będziemy wszystko mieli materiały, wszystko w jednym miejscu, momentalnie. OK? Bo sam OneNote jest dostępny za darmo dla nauczycieli, bo to jest płatny program. Można go osobno, bez Office 365 także posiadać. Tak? W sumie, nie wiem, czy to wydaje się trudne, wstawianie różnych elementów, no bo spójrzcie sobie na to, co ja zrobiłem. Kopiuj, wklej, tu wstawiłem obrazek. OK, dobra. No, na razie OneNote'a może zostawimy. OK, zobacz, po prostu zamykam. Nic nie robię. Sprawdźmy, czy ta żaba się pojawiła w mojej aplikacji. Wracam do domu, uruchamiam sobie, mam Windows 10, uruchamiam sobie aplikację. Trwa synchronizowanie. Tak. Już jest przyroda. Popatrzcie, klikam. No tylko musiałbym co zrobić? A wyłączyć, czekajcie, linijkę, OK? Już to wszystko mam. To wyłączymy, to wyłączymy. To zrobiłem w szkole.
Okej, okay. Tak, byle med działał. No ja w tej chwili też tutaj mam u siebie jakieś 10 mega na radiówce, więc to też szału nie robi. I jednocześnie pamiętajcie, mam tutaj połączony z tą kamerką, no i nie działa to zbyt szybko, no ale tak powiedzmy, no wydaje mi się, że nie najgorzej. Wydaje mi się, że nie najgorzej i ta synchronizacja tych materiałów jest całkiem fajna. Tak? Znaczy, bo to nawet tam aplikację, którą tutaj mam na moim komputerze uruchomione, jest bardzo prosta, tam nie ma zbyt wielu rzeczy. To nie jest jakoś rozbudowany ten cały tutaj OneNote Windowsowo 10. Mogę w prosty sposób też udostępnić koleżance sobie, no, tak? Ktoś pracy. O. To już, aha, bo ja już wcześniej udostępniałem, więc mogę kolejny wpisać, na przykład, zobaczcie, test, nie wiem, tam będziemy nas, ilu tam jest, 20 na przykład, czy jest taka osoba, nie znam tych kont, zobaczmy, aha, aha. On tu nie znajdzie zaraz, dobra, nie będziemy tracić czasu na to. Okej, okay. Także zamykam i wrócimy teraz do tego, co jeszcze mamy. Okej, okay. To co, tak, SharePoint to jest takie coś do służące się do dzielenia różnymi materiałami, można tam stworzyć, klikając dosłownie, swoją własną stronę internetową, ale o tym może później, jak ktoś będzie zainteresowany. Teraz dalej. Ja będę chciał sporo powiedzieć o tych Teamsach, więc je sobie zostawimy na koniec. Jest jeszcze klasowy notes zajęć, ale to wydaje mi się, że to już raczej ze starszymi dzieciakami. Można wykorzystać, to jest fantastyczna sprawa, tego chyba nikt inny nie ma, nawet czegoś podobnego w swoich może. Ale powiedzcie mi, czy czasami potrzebujecie, na przykład, nie wiem, macie jakąś imprezę, zakończenie roku, jakąś akademię, żeby przygotować szybciutko, prostą prezentację, w szybki sposób, żeby to wszystko działało błyskawicznie i dało się odtworzyć na wszystkim i wszędzie. No bo Prezi, w te stare Prezi miało problem, że było we flaszu i nie dało się tego otworzyć na telefonach, na tabletach, koniec, kropka. PowerPoint znowu potężne narzędzie i znowu ten kłopot z tymi wersjami, prawda? Gdzieś coś dzieciaki coś zrobią w domu, przechodzą z tym pendrive'em, a gdzie jest film? No film, o tak, filmu nie wgrał, zapomniał, nie da się otworzyć filmu. To jest takie fajne narzędzie, które nazywa się Sway. Patrzcie, klik. Bo Sway istnieje też osobno jakby od Office'a 365. Ok, zobaczcie. I a widzę, że już jest kilka zrobionych Sway'ów. Tak, mamy przygotowane szablony. Na przykład pokaz zdjęć, jakąś tam story wakacyjną, prawda? Opowieść. Tu mamy jakieś bazy danych i tabele. No proszę, ktoś coś robił. Ale załóżmy, nie wiem, projekt tworzony samodzielnie. Coś wybierzemy? Macie jakiś pomysł? Które wybrać? No to są już przygotowane. Przez kogoś, kto tu już ćwiczył. Okej. Okay. To są wakacyjne, co? Chyba historia. Czy pokaz zdjęć z imprezy? Pokaz zdjęć. Tak jest. Nasz klient, nasz pan. Okej. Okay. Czekamy. No i... W sumie popatrzcie na jedną rzecz, że to wszystko tak naprawdę jest przygotowane też pod ekrany dotykowe, więc w sumie takie coś to także spokojnie można działać na tablicy. Więc klik. Nawet dzieciakom można powiedzieć, żeby coś zrobiły. Jak sięgną do tej tablicy, ok, sięgną. Prawie się ładuje. Ok. To tak popatrzcie, mamy coś, co się nazywa tu w sumie takimi jakby kartami, nagłówkami. Karty. Karty z tekstem, tak jakbyśmy przygotowali sobie karteczki po kolei, kiedyś gdzieś tam naklejali. A to w szkole, czy tu teraz w domu? Rozłącza się internet. W domu, o przykro mi. Mi dzisiaj też się rozłączył, to chyba dobre pół godziny przed webinarem, więc tak troszkę się przestraszyłem. No ale okej, okay. No dobra. To jest nasz jakby scenariusz, to jest przygotowany. I w sumie cała moja... Nie nazwę tego pracą, no robota będzie polegała na tym, że pozdrowienia z wakacji. Okej. Okay. Albo na przykład to będzie, nie wiem, no akademia jakaś. Okej, okay, dobra. Mamy nagłówki, zobaczcie, teraz tak. Nagłówka lato, na przykład, nie wiem, zrobię sobie, żeby będzie Bałtyk, żeby byłem nad Bałtykiem. O, Bałtyk. Okej. Okay. Co możemy, jak mam jedno słowo. Okej, okay, no już jest jedno słowo, więc nie będziemy ani wyróżniać, ani akcentować. Dalej, wstawiamy zdjęcia.
możemy je podpisać, możemy zaakcentować, za chwilę zobaczycie, zostawić punkty sobie fokusu, na przykład czym jest punkt fokusu. Mamy obraz i czasami będziemy to odtwarzać na różnych ekranach. Ja w tej chwili mam tutaj duży ekran, no ale czasami będę to oglądał sobie na telefonie, więc być może nie zawsze to zdjęcie będzie dobrze czytelne na takim małym ekraniku, a dla nas najważniejsze jest jakieś miejsce, na przykład jakaś osoba. Okay? Jakaś osoba, więc mogę wskazać tam gdzieś, że na przykład jak będzie pokazywał na telefonie, widzicie, macie podgląd, tu jest tablet, tu jest telefon, że on to na pewno to miejsce będzie wyświetlone na takim małym ekraniku. To jest tak ten punkt fokusu. Okej. Okay. Dobra, u góry na razie możemy sobie podejrzeć, jak to tam gdzieś wygląda. Otworzę sobie. Okej, okay. Tam sobie ładuję. Dobra. I przesuwamy sobie na razie w górę, dół. Te zdjęcia się będą wyświetlały. Tam żadnych cudów tutaj nie będzie, ale to będzie tak dosyć fajnie, plastycznie przygotowane. Będzie tekst, który się potrafi nałożyć na zdjęcia. Zobaczcie, tak to wygląda, taki sway. Oczywiście, jak się nauczyć obsługiwać takiego swaya, odpalamy sobie YouTube'a i wpisujemy, jak zrobić sway. Tak? Jak zrobić sway. No? Co jest fajne jeszcze w tym swayu? Zobaczcie, wejdziemy w projektowanie. I co w projektowaniu możemy zrobić? Możemy sobie szybciutko pozmieniać style. Tu nie możemy sobie wszystkiego wyedytować dokładnie, jak chcemy czcionki, tylko to wszystko jest troszkę już takie predefiniowane, przygotowane dla nas, do takiego gościa jak ja, który nie ma pojęcia, jak dobrać kolory, to jest tutaj idealna sprawa, na przykład, że sobie kliknę i on teraz wszystko przerobi, dopasuje sobie. Czcionka pasuje, kolor czcionki do koloru tła, tak, i momentalnie to się właściwie jednym kliknięciem zmienia. Oczywiście mogę ciut więcej tam dostosować, ale no, jak dla mnie idealna sprawa. Załóżmy taki tam styl, włączymy. Patrzcie, pyk. Mamy style. Kliknę otwórz. No i już to właściwie w sumie wygląda troszkę inaczej, delikatnie mówiąc. Popatrzcie. To jest kilka kliknięć myszą. Tylko teraz jak to pokazać innym? Bo, no nie chciałbym tutaj dzisiaj, bo potem będą jakieś pytania, więc będziemy mogli tutaj sobie skupić się na kilku rzeczach. Chciałbym tylko ogólnie pokazać, co oferuje Office 365, a potem jak będziecie mieli, jak będziecie miały, czy mieli, tak? Są panowie jacyś na sali dzisiaj? Przepraszam, ja tak patrzę w drugą stronę, ale tu mam podgląd na czat. Okej. Okay. Zobaczcie, możemy zmienić nadal ten scenariusz. I dodamy sobie gdzieś na coś, no jest to karta tekstu. Nagłówki, punktory, numeracje. Czy więcej coś potrzebujemy? Nie wydaje mi się chyba, co? Możemy dodać, no co tu jeszcze? Nie wiem. Się w sumie. I teraz możemy to sobie udostępnić. Każda osoba z linkiem, po prostu wysyłamy linka. To jest link wizualny, albo możemy to osadzić na szkolnej stronie. Czym jest link wizualny? Patrzcie. Taka fajna miniaturka. Wklejacie, kopiujecie, wklejacie do maila, w mail wchodzi tak ładnie, elegancko wyglądające. Albo po prostu dostajecie w ten sposób, albo na hasło można tak zrobić, ok. Na Facebooka, na Twittera, na LinkedIn można wrzucić to. Ale najprościej chyba wysłać komuś link i to tylko do wyświetlania. Chcecie zobaczyć do edycji, jak to działa? Czy to zrobimy? Sobie zobaczcie, każda osoba z linkiem może edytować, tak? W tym momencie zobaczymy. Tak, pójdzie kopiuj. Czy do Was to przyjdzie? Śmiało. Kliknijcie, dajcie znać, czy się otworzyło, ok? Naprawdę nie chciałbym, żeby to dzisiaj się zamieniło, te tutaj nasze spotkanie w kurs Sumaya czy czegokolwiek. Tylko ogólnie, ile rzeczy, zobaczcie, bo naprawdę Office 365 jest tego mnóstwo, mnóstwo narzędzi w jednym. Nie wiem, czy któraś z Was używa Flipgrida. Microsoft chyba, nie wiem, w tygodniu kupił Flipgrida i będzie dostępny za darmo, nawet ta wersja Pro dla nauczycieli będzie dołączony do Office 365. Także Office tutaj rozwija się całkiem intensywnie. Czasami troszkę machnął się, ale spokojnie. Jest, działa, odtwarza się ten sway. Czy są osoby, które są na telefonie na przykład?
nas tu słuchają, oglądają. Czy też dało się otworzyć? Ok, a da się, Basiu, otworzyć to? Ten link? Zobaczcie, w międzyczasie dodam zdjęcie, bo widzę, że na tej pierwszej karcie jestem nad Bałtykiem i nie ma zdjęcia. Teraz zobaczcie, klikam, wpisałem hasło Bałtyk, chcę dodać zdjęcie. I teraz co on zrobił? Sam już zasugerował, że chce szukać czego? Hasła Bałtyk albo coś z wakacji. Zobaczcie, klik. I mam zdjęcia. I teoretycznie powinien być to Bałtyk, czyli nawet nie muszę specjalnie dużo szukać. A, musicie się zalogować. No, zaraz sprawdzimy, ok? To zobaczcie teraz z tym Bałtykiem. Klik. Teoretycznie tylko licencja Creative Commons. Pamiętajcie jednak, tak, to jest z Wikimedii. Także no, warto zawsze sprawdzić. Przeciągam zdjęcie, wrzucam tutaj. I już, powinno działać. Zaraz to sprawdzę. Nie da się otworzyć. OK. Zaraz to sprawdzę. Zobaczmy, czy Bałtyk się pojawił. Widzieliście, jak, widzieliście, tak, zdjęcie, jak łatwo dodać. Już jest. Oczywiście zdjęcia. Już zaraz próbuję jeszcze raz udostępnić. Można też załadować swoje. Tak? Można załadować swoje zdjęcia. Gdzie szukam, to są sugerowane. Można załadować z OneDrive'a. Już mamy. Można wrzucić filmiki albo po prostu z mojego komputera. I wybieram sobie, o to teraz nie, Booking.com może nie, nie, lepiej bez zdjęć nie będę zaglądał, po prostu z własnego urządzenia, z własnego komputera. Ok, mówicie, że nie chce się otworzyć, że machnąłem źle, sprawdzajcie ze mną, udostępnij. Każda z osoba z linkiem, może po prostu tylko do wyświetlania będzie, bo chyba edytować, tak, w edycji trzeba się będzie zalogować, ok. A teraz ten link powinien być dobry. Okay. Ja sobie szybciutko też sprawdzę. Ok, powrócę. Dajcie znać, czy ten się otwiera, przynajmniej go. Ok. Otwiera się, tak? Można sobie odtworzyć. Na telefonach też. I przewijamy go tam sobie w dół strzałkami, klikamy. Na kompie się otwiera. Super. I to jak, nie wiem, czy wydaje mi się, że to jest takie proste, że tu trudno coś popsuć. Wstawiamy sobie obrazki, wstawiamy sobie te karty, punkty fokusu, na przykład na tym zdjęciu. O, mimo wszystko wolałbym, żeby zawsze było widać tę łódź. Wskazuję. OK. I to w sumie już. Tyle. Mogę oczywiście stwierdzić, że cały obraz jest ważny i zawsze ma go tak dopasować, żeby był cały widoczny. Te karty oczywiście można sobie przestawiać, tak zmieniać kolejność. Zobaczcie, przeciągam sobie w dół, zmieniam kolejność tak wyświetlania. Co jest też fajne, można sobie znaleźć inne swoje i je remiksować. Tak? Wiecie, czym już jest remix, tak? Że ktoś udostępnił, swoje jest publiczny, mogę go sobie wziąć, przerobić na swój, jak gdyby tutaj to, co mi jest potrzebne i dalej udostępniać, więc tego jest całkiem, całkiem sporo. Zobaczcie, jak będę nowy, od zera, tak? To są pozdrowienia z wakacji. Klik. Nadaj tytuł. Jedziemy krok po kroku. Webinar. OK. Z. O, małej może z. O, widzę. 365. I na przykład webinar słówko wyróżnimy, a Office sobie zaakcentujemy. OK. Dobrze. I na tło dodamy co? Webinar z Office. Nie wiem, może jakieś tło. Zobaczymy, co nam znajdzie. Jakaś chmurka by się przydała. O, jest chmura, tak? Gdzieś tam czerwona na przykład. Cyk. Albo dodaję, albo przeciągam sobie. I mam
pierwszy taki slajd, pierwszą kartę gotową. Klikam sobie dodaj. Co bym chciał dodać sobie? Kolejny tekst, może jakieś zdjęcia, filmy. Dodamy sobie jakieś wideo. OK. Zobaczmy, czy jest jakieś wideo. Office 365. Poszukajmy. Może niekoniecznie na licencji Office 365, na licencji Creative Commons. OK, jeżeli kliknąłem, przepraszam, tu. Kwestia odnalezienia. Jak widzicie, tych opisów jest sporo. Czym jest Office 365 dla biznesu? My mamy wersję dla edukacji. Ona się bardzo, bardzo fajnie rozwija. Składam, napisuję film o widzę. W sumie mogę sobie teraz szybciutko otworzyć, podejrzeć, jak to będzie wyglądało. Widzimy, mamy. Tu mamy układ, jest w tym momencie jest poziomy. Jest filmik, nie wiem, czy to nadąża, mój tutaj system przekazywania. Office 365 is the office you know him. Widać? Okej. Okay. To tak szybciutko osłuję, bo to w sumie jak wyślę teraz linka, to każdy to może sobie odtworzyć i powinno się otworzyć na wszystkim, na telefonach, tabletach. Zastanawiam się, podejrzewam, że nawet jakby ktoś miał w telewizorze przeglądarkę, to też dałoby się to pewnie odtworzyć. Wystarczy wysłać temu komuś link, okej? Okay? Dobrze. Czy w szkole czasami robicie jakieś ankietki? No właśnie. No właśnie. I ja tu ostatnio, tak w zeszłym roku, z panią pedagog troszkę naszą powalczyłem, tak w cudzysłowie. I pokazałem jej właśnie Formsy. I ona powiedziała, że już nigdy więcej nie będzie robiła ankiety takiej papierowej, bo ile ona się musi naszarpać, żeby to potem to wszystko liczyć. A tutaj to mamy Formsy. Klik. Popatrzcie. Ankiety, testy, które się same sprawdzają. No i analiza danych później następuje w Excelu. Utwórz nowy formularz. No i dodaj pytanie na przykład. I to będzie bardzo, bardzo skomplikowaną ankietkę zrobimy. Uwaga. Webinar. OK, popatrzcie. Teraz dodam pytanie, na przykład to będzie jakiś wybór. Czy podoba ci, dobra, się Office 365? OK. No i będą dwie opcje. Tak. Nie. Dodam jeszcze na przykład, dobra, tak bezpiecznie, jak ktoś dzisiaj dodaje inne. I załóżmy, że ta odpowiedź jest wymagana, albo że można zaznaczyć wiele odpowiedzi. No załóżmy, że jest wymagana. Gdybyśmy chcieli jakieś zadanie, można jeszcze dodać losowanie, co danie widy. OK. No i tu już mi podpowiada, tak, że trzeba to udostępnić, żeby wysłać. No ale taka ankietka smutna jest w sumie, więc można zastosować sobie jakiś fajny tam, nie wiem, OK. Motyw. No dobra, wygląda lepiej. Zrobię sobie pogląd. Wygląda przyzwoicie? OK. Zobaczmy, jak będzie wyglądało na przykład na telefonie. Na telefonie będzie wyglądało tak. Zobaczmy na komputerze. No OK. Wygląda ładnie? No to zrobiłem pierwszy test. No OK. To w takim razie Wam go udostępnię. I teraz zobaczcie. Co tu mam? Tylko osoby w mojej organizacji. Czym jest organizacja? To jest to moja szkoła. Jak sobie założę Office'a, to jest dostępne do mojej szkoły, czyli mojej organizacji. Ale na przykład jakbym chciał wysłać to do rodziców, no to moi rodzice nie mają konta. Okay? Więc każda osoba, która dysponuje linkiem, może odpowiadać. Co dalej? Mamy link. Ale wiecie, co to są kody QR? Pewnie wiecie, tak? Można go zaszyfrować, taką ankietkę w kodzie QR. I zrobić taką zabawę dla dzieciaków, że na przykład sobie gdzieś klikną i otworzy im się ta ankietka, tak? Jak sobie zeskanują kod QR. Możemy go pobrać, wydrukować. Oczywiście możemy to sobie osadzić gdzieś na stronie, bądź wysłać mailem. No ale z reguły nam dzisiaj tutaj wystarczy link po prostu. A o tym, co jest tutaj, to za chwilkę, OK? Każda osoba, no to sprawdzimy. No i spróbuję Wam wkleić. OK. Oczywiście linki są takie bardzo, bardzo seksowne tutaj z tym Microsoftu. Patrzcie, prawda? Jaki ładny. I teraz zobaczmy, czy odpowiadacie. OK. Patrzcie, na żywca. Sobie śledzę wyniki. Trzy odpowiedzi już są.
Podoba się, okej, okay, fajnie. Śmiało, można też inne kliknąć. No niech ktoś kliknie coś innego, żeby wykres się trochę zmienił, okej? Okay? Dobra. Zobaczcie, to wszystkie są anonimowo. Oczywiście jak będziemy to robić w organizacji i będą to na przykład głosowały dzieciaki, to można zrobić tak, że będziemy wiedzieli, kto jak głosuje dokładnie. Trzeba się być zalogowanym. O, dziękuję za nie. Rozumiem, że tylko dzięki mojej zachęcie. Okej. Okay. No i mogę tu sobie śledzić tak na żywca w sumie, wyświetlać. Gdzieś ostatnio robiliśmy coś takiego, gdzie mieliśmy jakiś tutaj turniej talentów, coś takiego i dzieciaki, po prostu daliśmy im linka, wielki kod QR został wyświetlony na projektorze, dzieciaki zeskanowały na to i cała publiczność głosowała. Dosłownie jak na Eurowizji, bo widać, jak się tam głosy zmieniały. Ściągnęliśmy to tak zrobione, żeby no, nie urazić nikogo, że ktoś tam na niego nie głosuje. Ale bardzo, bardzo fajnie i szybko to poszło. Także tu można tam po prostu wyświetlać te wyniki konkretnie. Przepraszam, co ja ten. I albo potem sobie otworzyć wszystko w programie Excel i dokładnie przeanalizować. Okej, okay. Pobieram sobie. Będzie po prostu arkusz Excela do pobrania. Minusem jest to, że w tej chwili, że ja muszę go pobrać, otworzyć w Excelu albo pobrać i wrzucić do Excela online. Jeszcze nie wymyślili tego, że można to bezpośrednio w Excelu online otworzyć. I to jest takie troszkę upierdliwe, delikatnie mówiąc, ale tutaj tak jest dużo fajnych rzeczy moim zdaniem. Oczywiście, czy tu można przygotować w formach, popatrzcie, jakąś kartkówkę. Tu widzę, są jakieś testy, już sprawdzę wiadomości. Ale zobaczcie, zamiast nowego formularza można przygotować nowy test. Okay. I możecie nawet przygotować proste rzeczy, nawet zrobić taki test na tablicy zrobić. I nazwiemy go sobie bardzo oryginalnie, kartkówka. Okay. Chociaż to zawsze tak się źle kojarzy, nie? Dodaj pytanie. Co my zrobimy? Zrobimy sobie na przykład jakiś tekst. Okej. Okay. Okej. Okay. Słówka, powiedzcie co, sprawdzę ze słówek po angielsku. Może być jak po angielsku, jak to będzie nazwać, mówimy na psa. Na psa, to ja zrobiłem bez spacji, ok? Dobra, znak zapytania. No i musimy coś teraz tak, powiedzieć, podaj odpowiedź. Jaka jest poprawna? Dok, oczywiście, prawda? Możemy przyznać sobie, że tutaj będzie za to na przykład 2 punkty, nie musimy przyznawać punktów, tak? Jest wymagany. Chcecie zrobić taki test, kartkówkę? Ok, jedną? Dobra, zrobimy motyw i zobaczmy, czy będzie działała. Skoro o zwierzętach, no to oczywiście wiecie, że pies nie, ale czasami będzie można odpowiedzieć troszkę inaczej. To zobaczmy. Udostępnię wam w ten sposób. Dobra. Spróbujcie teraz, mamy kartkówkę. Patrzcie. Tak, jeszcze kilka odpowiedzi i zaraz wam pokażę, co z tym dalej można zrobić. No, zdolne dzieci, ok. Czy tak na pół, no, ale tak. Mogło być trochę lepiej. Ale uwaga, no, nie do końca wierzymy komputerom, prawda? No, komputer to tylko maszyna. No, pewnie tak, bo jest ktoś pisał dag zamiast dog. Więc może to było to, literówka. Ale no właśnie, czasami się zdarzy, prawda? Tak na szybko zrobione, ale kiedy, a teraz popatrzcie, co możemy zrobić, no bo teraz tak, mogę zrobić full automat. Pach, publikuję, koniec, kropka. Ale ja sobie sprawdzę te odpowiedzi. Oczywiście są anonimowo i ktoś odpowiedział, no niestety, cat, zero, to jest ocenione automatycznie. Mogę powiedzieć, no słuchaj, kurczę, mógłbyś się bardziej postarać następnym razem, prawda? Czyli mogę dodać notatkę dzieciakom. Dalej, zobaczmy. Dziecko numer 2 odpowiedziało automatycznie. No to mu to, prawda, 2 punkty ma wpisane. Mogę dopisać. Super. No. Maksymalnie 3 wykrzykniki. Ok, dobra.
jedziemy dalej, to jest dog, to jest duck. Okej, okay, no na przykład damy jeden punkt, tak, bo że to jest jednak literówka. Następnym razem uważaj, no tak jak ja uważaj, widzicie, prawda? Nie spiesz, spiesz się, chyba już trzeba czas na kawę dłuższą, nie spiesz się przy pisaniu, okej. Okay. Dobrze, jakiś uśmieszek. Dodaję komentarze do tego. Przecież sprawdzę sobie, no doch, no tu już niestety, niczego mi to jednak nie przypomina, ok? I co się da teraz można z tym zrobić? Mogę sobie teraz opublikować te wyniki. O, kursor mi uciekł. Pa. I teoretycznie każdy gdzieś tam sobie powinien podejrzeć, tak? Czy widać u Was na przykład te oceny, jakie dostaliście, ile punktów? Zobaczcie, widzimy procedurę. No oczywiście to jest wszystko bardzo, bardzo uproszczone, tak na szybko. Nie ma ceny? A być może trzeba być zalogowany, żeby chociaż powinno widać chyba notatkę. Procenty tylko są, ale... To znaczy powiem Wam tak, no tutaj trochę strzelam, bo ja mam normalnie dzieciaki, mają konta założone i wtedy nie ma problemu, tak? Oni nie mamy anonimowych. Znaczy w sumie nie jestem fanem jakiejś stanie tutaj robienia kartkówek, ale czasami takie proste rzeczy można sobie tutaj zrobić. Okej, okay. No to się troszkę zdziwiłem. Okej, okay. No opublikowałem, a tu jeszcze dwie osoby, a tu jeszcze mam to ocenione, dobra. Oceniane jest automatycznie. No dobrze, opublikuj wyniki. Zapisało mi te moje notatki? Czy nie? No, wiecie co, jest problem, bo ja teraz nie pamiętam komu tutaj co pisałem. Jeden punkt to było tu. Uważaj, no jest, zapamiętane. No są te komentarze. Ciekawe. Do sprawdzenia. Okej. Okay. No ale nie jest to do sprawdzenia. Wydaje mi się, że i tak nie będziecie robić anonimowo takich rzeczy. Okej. Okay. Dobra. Bo tak już gadamy. W sumie znaczy ja gadam i tak dziwnie się czuję, bo cały czas ja gadam. A pomału za chwilę będzie można sobie zrobić przerwę, tylko ja jeszcze powiem taką króciutką, okej? Okay? Kurczę, ja też. Błąd, tak? Widzicie teraz, czujcie się w rolę uczniów, tak? Jednak jakiś tam stres, klikanie, a już znałyście pytanie i odpowiedź prawidłową. Ok. To jeszcze tylko tak powiem, bo tych aplikacji jest więcej. Planner. To już w sumie, no mamy jakieś zespoły, prawda, które muszą się czymś zająć w czasie roku szkolnego. I tutaj w planerze można przygotować plan zadań dla każdego, przypisać zadanie i można śledzić, ona jak na bieżąco tutaj jakby wykonuje. To w sumie fajne dla pani dyrektor na przykład, czy pana dyrektora. Może przygotować sobie i przygotować taki plan, przypisać konkretnych na przykład nauczycieli i uczniów, albo uczniów do projektu. No tylko nie wiem, czy to wykorzystacie gdzieś tutaj w 1-3 z dzieciakami, to pewnie nie. Ale gdzieś jako tutaj, jako grono pedagogiczne, jak najbardziej tak, ale to już, to myślę, że tutaj nie ma sensu, żeby się na tym skupiać, bo było bardzo dużo. Bo ja bym chciał Wam pokazać aplikację. Jak to było w Matrixie, co gdybym Wam powiedział, że to wszystko można być w jednym miejscu? Tak, że nie musicie uruchamiać 20 aplikacji, uruchamiacie po prostu jedną aplikację i możecie się komunikować, możecie stawiać dokumenty, stawiać formularze, wszystko. Wszystko jest w jednym. Tych tutaj Teamsach. Teams, czyli zespoły. Pokażę Wam tylko króciutko i zrobimy sobie chwilkę przerwy, dobra? Jakąś kanapkę na oddech, na rozprostowaną. My się załadują, to jest spora aplikacja. Aha, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, właściwie prawie te wszystkie aplikacje można zainstalować także na telefonach i one bardzo fajnie działają, na telefonach, na tabletach. Fajnie się sprawdzają. No, czym są Teamsy? To można by porównać, że to jest taki i komunikator, i takie stare jakby forum internetowe. Ja tu założyłem taki zespół, który nazywa się Pokój Nauczycielski i jest taki w każdym zespole,
Tak, widać, widzisz? Okej, widać. Tak, taki malutki podgląd tego, co widać. Okej. Jest kanał ogólny, gdzie wszyscy z wszystkimi mogą sobie po prostu rozmawiać. Na przykład oryginalnie dzień dobry. Okej. I każdy może mi na to odpowiedzieć. Ja jestem użytkownik test01. Po przerwie pokażę wam, powiem wam, jak się macie zalogować do tego opisa i sobie poćwiczymy, okej? I każdy może mi odpowiedzieć tutaj. No ja odpowiem sam sobie. Dziwnie to będzie wyglądało. I taka tam dyskusja. Można też polubić, tak? Jak gdyby sobie tutaj zapisać wiadomość, jeśli jest jakaś ważna. Ot, taka dyskusja. Można sobie ogłaszać jakieś rzeczy. I teraz załóżmy, że to jest pokój nauczycielski. Mam wszystkich nauczycieli w szkole. Mogę dzielić się z nimi plikami. Mogę się dzielić tutaj plikami. Jeśli chciałbym na przykład zrobić jakieś tutaj no coś, co każdy musi mieć, jakiś dokument, który jest ważny, na przykład jakieś, nie wiem, informacja na wywiadówkę, że wszyscy nauczyciele mają, no to na przykład klikam sobie nowy, nie wiem, dokument programu Word, nie wiem, informacje na wywiadówki, tak, czy zebrania z rodzicami. Okej. Czekam chwilkę. I teraz zobaczcie, że ja nigdzie nie wychodzę, jestem cały czas w aplikacji. Otwiera mi się Word wewnątrz Teamsów i tam wszystko wypisuję, co potrzebuję, żeby każdy nauczyciel, każdy wychowawca, prawda, tam, prawda, zrobił. Wstawiam wszystko, co potrzebuję. Zamykam. I teraz każdy, kto wejdzie do pokoju nauczycielskiego, tak, otworzy go sobie, może tutaj dyrektor na przykład napisać, tak, że proszę zajrzeć do plików. Tam jest, tam nie wiem, tam, no dobra, krótko, już nie będziemy teraz przedłużać, wiadomo o co chodzi. No to jak sobie ktoś czyta, ktoś zachodzi w pliki, on szukał, o, są informacje, tego szukałem, prawda? Wystarczy kliknąć. Wszystko mi się otwiera. Okej. Okay. O, mój tak internet robi kuku. No dobrze. To jest właśnie taki jeden wymóg, że musi być internet. Widać mnie, słychać? Okej. Okay. Dobra. Jeszcze raz się załaduję. Nie mogę dotknąć laptopa, taki jest gorący, zagrzany. To może on już tutaj robi bokami. No ale jest, tak? Odświeżyłem po prostu, jest mój dokument. Ten dokument w tej chwili jest tylko do odczytu. Mogę sobie przeczytać jakąś informację, tak, co mam, o czym mam powiedzieć. Jeśli chciałbym edytować, to zobaczcie, mogę edytować w Teamsach, mogę go otworzyć w Wordzie, który mam zainstalowany na komputerze. Po prostu klikam, otworzy mi się Word i tyle. Albo edytować w Wordzie online, ale kliknę, że edytuję w Teamsach. Tyle. To jest, no, nie wiem, czy to się da w sumie prościej. Jak macie przyzwoity internet, jak już będzie ten obiecany internet super szybki, to w ogóle nie zauważycie nawet, czy macie to. Klikam, dopisuję, wstawiam cokolwiek, nie wiem, no, jakiś obrazek. Nie wiem, czy da się wstawić kotka jakiegoś z internetu. Załam kotki oczywiście, no taki będzie ładny, ok? Wstawiam na wywiadówkę, jak znalazł. Tak. Zamykam. Cała robota. Co jest ważne, każdy to może otworzyć, znaczy w sumie do tego, bo ma taką samą aplikację, byle był dostępny internet i byle były, no, przeglądarki. No, myślę, że każda w miarę nowa przeglądarka. Jeśli macie Windows 7 jeszcze na przykład w szkole i Internet Explorera, to już go nie używajcie. Naprawdę, do niczego go w sumie nie używajcie. Ale jak tutaj jest, zobaczcie, taka jakby reklamówka szybko, taka nachalna dosyć. Pobierz aplikację klasyczną, można sobie pobrać i zainstalować. I ja zainstalowałem taką aplikację, że po prostu uruchamiam, tylko nawet nie wchodzę w przeglądarkę, tylko uruchamia mi się, zobaczcie, aplikacja. Normalnie tak jakbym miał program na komputerze działający. Jestem na kanale, jestem w plikach. Wystarczy, że w szkole czy w domu uruchomię sobie tę jedną aplikację. Mogę, zobaczcie, tutaj sobie otwierać dokumenty. Nie muszę mieć żadnego tu zainstalowanego Worda, muszę mieć tylko tę aplikację, która jest za darmo do ściągnięcia z Office 365.
A znowu. OK. Mogę sobie edytować. Co ważne, tak jak ktoś to mówi, można jak rozmawia, na przykład robimy to w kilka osób, można rozpocząć rozmowę, taki czat i też pisać o tym, komentować, tak? Czyli na przykład poinformuję, że dodałem zdjęcie kotka. Tak? I ktoś tam będzie, prawda, za chwilę się, można sobie rozmawiać, jak na czacie. Jakby z tą osobami pracował, to spokojnie powinno mi tutaj to działać. Oczywiście. Co można wstawiać, jakieś fajne emotikonki, są też gify. Moje dzieci na początku tak radośnie się tym wykorzystywały, prawda, że zamiast rozmów miałem taką właśnie tylko rozmowę. Tak, rozmowę. Co dalej mamy w tych Teamsach? OK, zobaczcie, zamykamy informacje na wywiadówki. Oprócz pokoju nauczycielskiego można potworzyć zespoły, na przykład no, mamy języków obcych, jakiś zespół nauk ścisłych, tak jak jest gdzieś na przykład u nas w szkole. Można potworzyć sobie zespoły problemowe, można potworzyć, ja mam na przykład zespoły klasowe dla klas, dla dzieciaków i każdy widzi swój zespół, ok? A myślę, że to już jest taki czas, żeby sobie zrobić kilka minut przerwy, dobra? Tak jakieś 10 minut i wrócimy, ok? 18.40 czy 45? Mam zrobić ankietkę? OK. 18.45. Ja tutaj nie zamykam, tylko wyłączę kamerkę, żeby mi się trochę odgrzał mój laptop. OK. I za chwilę wrócę. Tylko wyłączę udostępnianie ekranu. Nie martwcie się, tak? Czyli do zobaczenia za no, prawie 17 minut. Dzięki. Nie wychodźcie z tego. Zostawcie na klik meetingu. Do zobaczyska, ale wszystko zostaje włączone, nie wylogowujcie się, nie?
O, jestem. Tradycyjne pytanie, czy mnie widać, czy mnie słychać? Okej. Fajnie. Czy wszyscy już wrócili? Tak naprawdę, czy wszyscy wrócili, czy ktoś nie wrócił, się zgłosi. Okej. No bo chciałbym Was zaprosić do wypróbowania tego Office'a. Okej. Więc od czego zaczniemy? O, do otwarcia tej strony jeszcze raz. Office.com. Z tym, że ile nas tu jest? W tej chwili 25 osób. Musimy się podzielić jakoś numerkami. Wiecie co? Ja tak sobie pomyślałem. Pokażę Wam ekran. O, włączyłem sobie Excela. Excela online i zobaczcie, że tutaj są znowu przygotowane szablony tego rodzaju. Tych szablonów jest całkiem sporo. Rodzinny plan awaryjny, czy plan zajęć, oś projektu czasu. No, w każdym razie współpraca w folii dużo mózgów w Excelu, no ale spróbujemy zrobić co? Przydzielić sobie numerek do logowania, bo żeby jakiś porządek był. Zobaczmy, jak to pójdzie. No, Excel to jedna wielka tabelka, więc w sumie wykorzystam tutaj jego właściwość. Okej. I ja się wpiszę tak, jak numerek 1, bo już jestem na tym koncie zalogowany. Czyli ja będę z numerkiem 1. OK. I teraz nas w tej chwili 24-25 osób. O, nie wypełnię mi serią danych. Nieładny, niegrzeczny ten Excel. Dobra. Wiecie co? Zrobimy mu tak. Już na szybko. To mi się tak zacina ta moja. Wypełnił 27 osób. OK. Coraz mniej nas uciekają. OK, dobra. I teraz będziemy spróbowali bardzo ostrożnie. Patrząc, żeby sobie nawzajem nie przeszkadzać, dopisać swoje imię przy wolnym numerku. OK. I tak, wszyscy w sumie zezwalaj. OK. Nie tylko w mojej organizacji, czyli kopiujemy link. Jeszcze raz przypadek i wklejam. OK. Taki radosny, króciutki link. I spróbujcie wpisać się przy jakimś numerku. Niekoniecznie zaraz po kolei, tylko ostrożnie, bo jak za chwilę tutaj będziecie obserwować, pewnie będzie widać, jak się pojawicie, ile to osób się pojawi na tym. Tak teraz co chwilę patrzę w prawo, bo tutaj widzę taki malutki czat. Da się to otworzyć, ten link? No, zobaczymy. O, jest wiele osób. Zobaczcie, jest komunikat. Dobrze. Przejdźcie tylko tak na spokojnie, powolutku. Tak? Przyglądajcie się, gdzie, bo w tej chwili są już tu cztery inne osoby. OK. Zapraszamy do otwarcia linku. Przyglądania się tak, żeby nie wpisać na kogoś. Czasami możemy sobie tak no, troszkę poprzeszkadzać. OK. A teraz na spokojnie, tak sobie przypiszemy sobie numerki do logowania. Jest tak z uwagą. OK. 5 osób. OK. A ja zaraz wyjaśnię, jak się logować. I to mam na slajdzie, ale to muszę za chwilę. W sumie mógłbym tu też to wkleić. Jak nie idzie, to wszyscy OK. I musi być po kolei. Mamy tych kont więcej. Na liście widzę tutaj uczestników. 24 osoby są, więc jak trzeba będzie, to i więcej zrobimy.
Wiecie, cztery osoby są, no mi się tu wpisały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Reszta jeszcze je kolację. Halo, halo. Tak, prosimy o kliknięcie linku. Na tablecie otwiera się link. Teoretycznie powinno zadziałać. Nie działa? Dobrze, jak nie, to coś zaniknęło, ale co, ja zaniknąłem, czy Excel zaniknął? Monika Rzepka, mogę tutaj dopisać, Monika, ok, ten desy. O, trzynastka wyszła, ok. Nie wiem, czy na tablecie to będzie dobrze działać. W przeglądarce od biedy powinno. Część przynajmniej powinna działać. Tak, aha, racja. No, trzeba włączyć edytowanie. U góry jest opcja edytuj w przeglądarce. Włączyć edytowanie. Mhm, tak, dzięki za podpowiedź. Bo inaczej można sobie oglądać tylko. Za mało kawy chyba. Albo już za długo siedzę przed komputerem. O. W prawym górnym rogu jest taka opcja tam edytuj. Bo normalnie w trybie jest tylko do odczytu. Można sobie oglądać, czytać. Także dzięki, Irenka. Okej. Nie mam teraz pod ręką tabletu, żeby sprawdzić, ale kiedyś się bawiłem w tym Excelu i mi działało. Okej. Okay. Dobra. To tam usunę z trzynastki, ok? Okej. Okay. No dobrze, teraz w takim razie tak. Podrzucę, jak wyglądają loginy, bo ja tutaj loginy mam. Loginy wyglądają tak. To już piszę tutaj, bo miałem przygotowany gdzie indziej. Login, popatrzcie sobie, wygląda w ten sposób. Kliknąć mi się zachciało. Się nie mieści tak i w tej komórce, to znowu mi się tu rozjedzie. No dobra, trochę się może rozjechać. Nic się nie stanie. Mamy tak, test kropka i jest numerek. Sławek ma 01, Irena ma 02 po kropce, tak? office-35.edu.pl. Ok, i teraz jak wyglądają hasła do tych hasł? Hasło wygląda tak, dla tego użytkownika, to jest uwaga, z wielkiej literki, test.001. Tak jest hasło, czyli użytkownik, na przykład Irena, ma test.02@office-35.edu.pl, a hasło test.002. Na przykład Gosia ma test.10 i musicie to pisać. To jest potrzebne do zalogowania się na office.com. Tak. Zaraz pokażę, jak się logować. Tak? Czyli to są nasze loginy do tego konta z ćwiczeniami tutaj. Żebyśmy mogli sobie trochę obejrzeć, jak to wszystko wygląda, ok? Czyli co musimy teraz zrobić? Ok, ja tu włączę teraz sobie na przykład, czekajcie, pokażę, jak to zrobić. Czyli wchodzimy na office.com, widać to moje, office.com i popatrzcie, musimy się zalogować z takim loginem, czyli szukam, gdzie jest przycisk zaloguj się. OK. I wpisujemy test.01 i każdy swój numerek będzie wpisywał, tak? Ja mam 01, 03, Monika 04, Gabrysia 05, tak? I tak dalej. Małpa, oficer, tak? Myślnik,
365.edu.pl. Tu trzeba dobrze wpisać, bo inaczej będziemy się logować nie do swojego Office'a. Tak, każdy swój numerek, ok? No i klikamy dalej. I teraz wprowadzamy hasło. I każdy ma hasło odpowiednie do swojego konta. Ja jako z jedynką to mam test.001. No i Gosia na przykład będzie miała test.010. Tak, ok, spokojnie. Irena, wchodzisz na ten adres. I po środku jest taki czerwony przycisk zaloguj się. Klikasz zaloguj się. I potem się pojawi takie okienko. Tak jak to u mnie widać. Okay? I trzeba, ty masz dwójkę, czyli u ciebie to będzie wyglądało tak. Taki login musisz pisać. Super, super, Małgosia. A Jelenka wpisuje. A czy inny też się wiesza? Przekaz. Czy wszystko jest ok? Bo nie wiem, czy to internet u mnie wysiada. Może u mnie coś, nie wiem. Te witaj. Hasło, Lucyna. Hasło to jest zawsze, tak jak tutaj wypisałem, jest to słowo test z wielkiej litery po kropce i twój numerek. Lucyna, ty masz, ty byś miał tak, test.021. Czekajcie, co ja tu mogę obniżyć jakość kamerki, bo aż tak cudownie nie muszę tutaj, prawda, nadawać. Czasami się tak zdarza. Nie, zobaczę, czekajcie, sobie sprawdzę, jak tam u mnie wygląda. Łączę. No, my czasy mam dobre, prędkość raczej też jest dobra. To może Click Meeting coś tam usypia trosze, nie wiem. Jest, udało się, super, super. No dobra, czyli tak, każdy swój numerek, tak, tutaj, trzeba dopasować. Jak Mirella na przykład ma test.19, a hasło test. Z wielkiej test. 0.19. Ok. Trzeba można wybrać taki, nie, bo to w sumie i tak jest tylko na dzisiaj. Potem założycie sobie swojego Office. Pokażę wam jak. Ok. Więc dalej, test.001. No jest po prostu jak będziemy na swoim komputerze, gdzie mamy swój komputer, któremu ufamy, mamy swoje konto, możemy tak zrobić to, zaznaczyć i kliknąć tak, ale to na swoim prywatnym komputerze spokojnie, ale na swoim koncie Office'a też, ok? A to jest takie tylko do ćwiczeń, więc tam w sumie w tym momencie obojętnie, co tam sobie klikniecie, na przykład kliknę tam na razie też tak. Ważne, żeby się zalogować, ok? Super, super, Katrin. Ok. To co? Porysujemy sobie trochę, zobaczymy. Może zaczniemy od tego OneNote'a. Pomyślcie, jaki mamy, jaką mamy, nie wiem, lekcję do zrobienia z meluchami, coś z przyrody może jakąś, coś, nie wiem, o motylkach chcemy zrobić. Co? Zrobimy wspólnie materiał na lekcję? Czyli klikamy OneNote'a. Zobaczymy, jak nam pójdzie, ok? Niech się otworzy. Ja już go na pełny ekran wezmę. Klikamy sobie zaprogramuj przyszłość. Jak na razie ten jeden notes mamy.
Okej. To już nie będziemy sobie robić. Tylko ja po lewej stronie założę nową sekcję. Nazwę sobie lekcję. Okej, tak bardzo ogólnie na razie. I dodamy sobie na przykład tutaj będziemy o czym robili, tak? Albo w sumie, słuchajcie, no co możemy zrobić? Informacje. Albo jakiś zwierzaka, o kotkach, oczywiście, kotki. Będziemy robić o kotkach informacje, kotki. Nie, tam lekcje są nudne, są wakacje w końcu, ok? I teraz mamy kotki. Kotki, tutaj mamy jakie kotki? Nazwijmy sobie teraz tak, zobaczcie, dodałem nową sekcję o nazwie kotki. W tej sekcji mam kolejne strony, które nazywam, wpisując nazwę tutaj, w to pole. Na przykład weźmiemy sobie kotki perskie. Ok, do tego dodamy sobie kolejne szlachetne kotki, czyli dachowce. I teraz możecie dodać jeszcze też, jak już macie swoje inne kotki, dodać jakiś tutaj kolejny cudowny gatunek kotka. I chcemy, żeby ktoś, kto tutaj nam będzie działał, postawił jakieś informacje, poszukał filmik na YouTubie o kotkach i go tu wkleił, wkleił jakieś informacje, nie wiem, z jakiejś strony z Wikipedii. Ok? Jesteście tutaj na OneNote'cie? A, wy nie widzicie OneNote'a, co ja gadam, co ja gadam? Za mało kawy. Okej, przepraszam, przepraszam, ale co na co nie wchodzi? Okej. Z Office'a? Małgosia? Nie widzicie, dobra. Bo ja teraz przepraszam, bo czego ja nie zrobiłem? Nie zrobiłem udostępnij przecież, nie? No. Wybaczcie, to jest tak już przemęczenie chyba troszkę. Dobrze, komu przy tym mamy? Mamy test 02. Ciach pójdzie dalej. Kogo mamy tam? Test 03. 36, nie, 03. I jest test 03. Dalej, kogo jeszcze mamy? Test 04. Ok, zaraz dostaniecie. Uwaga, uwaga. Tylko wam udostępnię. Już potem nie ile mamy tych osób, mamy mniej niż myślałem, no ale ok, dobra. Ok. Test 05. Jest na liście. Jaki duszek? Ok. Nie ma 022? No nie, no. W tej chwili wolny był, spokojnie. Zaraz tylko dodam jeszcze kogo mamy. Test 06. A, nie kliknąłem. To jest 06. Sobie mogę wkleić listę, zrobić, ale nie chcę, żeby to było anonimowe właśnie, żebyście widzieli, jak to wygląda. Test 07. A, test 07. Sekundę, już zaraz będziemy. Z reguły aż tak tego się nie robi. To że tworzy się grupy, a tylko my niespecjalnie mamy czas i udostępnia się całą grupą. Więc raz tworzymy taką grupę, potem tylko na przykład udostępniamy klasa pierwsza C, pach, wpisujemy klasa pierwsza C i wszyscy dostają. Albo nauczyciele, albo test 08, teraz test 10, test 10, jest test 10, już zaraz jesteśmy. Test 14 i jeszcze jest Mirella, czyli test 19. Tak. Bo to jest taka ręczna robota, nie tak tego nie róbcie normalnie. I test 21 powinno pójść. Ok. Dobra. Zapraszamy grupy, zaprosimy jakąś grupę. A, test 022 to jest pewnie jakaś grupa. Dobra, to dzięki za uwagę. Dobrze, dobrze, zaraz, zaraz będzie. Ireny nie ma? A nie dodałem test 02. Pilnujecie mnie, dziękuję. Test 02. OK. OK, momenta. Dobra. Jest, jest. Jest. Udostępnij. Teraz mi się radośnie zawiesiło. Wszyscy. Redwall. Ustawimy sobie datę, żeby to też też było. OK. A wszystko, bo wszystkich osób w organizacji tylko zastosuj, czyli wy jesteście. Nie ma anonimowego w tym momencie łączenia. Dobra.
Ty, dobra. Czekajcie. A kąg to teraz się nie może zalogować. Co jest? On mnie nie chce tu udostępnić, się zawiesiło. Cały komputer mi to się przymula strasznie. Rany. A, wrócił. Dobra, wyślij. Ale logowaniem do Office'a? W ogóle Mirela? Spróbuj zamknąć przeglądarkę jeszcze raz, na Office'a wrócić. Okej, Małgosia, tam wcześniej jest taki długaśny link do Excela, bo logujemy się do Office'a. Okej. A was poproszę w takim razie, cała reszta, która jest zalogowana. Okej, to teraz jak myślicie? Ja wam udostępniłem mojego OneNote'a. Gdzie możemy szukać? Czy na przykład sprawdźcie, czy jesteście w tym głównym oknie, czy coś jest udostępnione tak mi, tutaj. Czasami chwilkę trwa, bo to z reguły nie robi się tego tak ad hoc, ale powinno być moim zdaniem. Kłopoty z logowaniem do Office'a. Ha, ha, ha. Nie ma. Tam przeklikać sobie. A jak nie, to można wejść w Outlooka i sprawdzić pocztę, czy nie przyszedł mail. Lucyna, odmowa dostępu do Office'a? W ogóle, żeby się zalogować, tak jak tutaj, żeby to było widać. To zaprogramuj przyszłość. A, do tego notesu. Ale przyszła informacja? Już, że jest udostępniony? Nie, no, udostępniłem chyba dobrze. A inni? Też nie? Znowu coś machnąłem? A, dobra. To udostępniłem go. Zmieniłem osoby w mojej organizacji. No to wy jesteście. I dodałem. Jest to najważniejsze, ze względu na edytowanie. Dobór szyka. Okej, no tam pewnie próbowałem sobie, czy to działa. Czy co, trudno mi tak tutaj powiedzieć. No w sumie. Jak nie widzę, co tam się u was dzieje. Okej, no bo jak wejdziecie sobie na OneDrive'a, uruchomicie OneDrive'a. Chodzę na OneDrive'a. Okej. To ja tutaj też mam ten plik zaprogramuj przyszłość. On jest udostępniony. Nie ma kotków. No dobra. No to najwyżej. Dziwne, ale powinno to działać. Tu jest też cały link. Nie wiem, a ten link już się spróbowało otworzyć. No to niektórzy mają, niektórzy nie. To tak samo dla wszystkich było udostępnione. Więc tu wrzucę taki link w takim razie. Trudno mi to ocenić, nie widzę. Nie wiem, jaką macie przeglądarkę. Czy nie ma tam jakichś blokerów reklam. O, no tu jest, no jesteście tutaj, test 10 już jest, no więc jeśli test 10 może, a dla wszystkich udostępniałem tak samo, to u wszystkich powinno tak samo chyba działać. No i super, okej, może to chwilkę trzeba tam przeklikać, już jest 7 osób, okej, no to zobaczcie. Wybieramy sobie, czy perskie, czy dachowce, jeśli chcecie dodać kolejny gatunek kota, to klikacie dodaj stronę, nazywacie ją sobie. I spróbujcie coś tutaj dodać, narysować kotka może. Tak. Czy to zadziała? Jak wygląda współpraca? To można też sobie włączyć czat.
No, działa, działa, dobra. Już się przestraszyłem. Babcia, tak. No i teraz mamy osoby, tak, mamy test albo gość. Gość to tutaj dołączył właśnie z tego linku, z click meetinga. Tak, OneNote jest to dosyć rozbudowaną aplikacją, więc to się nie otworzy w tam 5 sekund. I są jeszcze kotki kochane. Ok, widzę, że się już pojawiły. Śmiało, można dodać zdjęcie. Jest piękny kotek, zobaczcie. Ok. Teraz sobie wyobraźcie, że macie na przykład, nie wiem, do dwie tablice, trzy tablice i można przygotować tak materiały i takie notesy można tak udostępnić, że wspólnie przygotowujemy, potem pracujemy osobno na przykład na tablicach multimedialnych. I to wszystko, co robicie, się zapisuje. No, słuszna uwaga, tak jest. Okej. Okay. A na przykład wstawię Wam kotka troszkę innego. Uwaga, zaraz. Zaraz, tylko potrzebuję jeszcze okna. Innego, ja sobie wejdę tu. I na przykład pokażę, jak pracować z kotkiem. Oj, ten mój komputer jest taki gorący. Mistrzowie. Ania. Włączyłem muzyczkę i teraz dodam jeszcze stronę. Kod cyfrowy. I to jest kod, a nie kod. I tu wklejam. Przykład podpowiedzi. Jak zrobić sobie konto na Scratch? Tutorial mistrzów kodowania. Aby rozpocząć kodę ze Scratchem, należy odwiedzić stronę Scratch MIT. Dobra, zobaczcie, wklejam link do YouTube'a. Można zrobić taki tutorial. Zrobić sobie zrzut ekranu, który sobie potem wkleimy, na przykład narzędziem wycinanie. O. Zobaczcie, wlazłem sobie na stronę Scratcha, użyłem narzędzia, które jest tutaj w sobie w każdym Windowsie, które nazywa się wycinanie. Można sobie zaznaczyć fragment obrazu i wkleiłem po prostu do, nie ma żadnego wysyłania, kombinowania i mam wysłaną stronę, o, którą mam wstawioną i mogę sobie zrobić taki tutorial, można tutaj różne inne rzeczy, na przykład tak, tylko teraz trochę przeniosę to. Ok, tu ktoś mi coś wstawił. Tak, klikacie, to się wstawia takie pole tekstowe. Ok, zobaczcie, wstawimy na przykład formularz. No. Forms. No. Mój laptop się chyba zagotuje za chwilę, ale wytrzymaj jeszcze. To wytrzymaj, bądź grzeczny. Ok. Czekajcie, bo ja nie widzę czatu teraz. Schowałem się sobie wrócić, gdzie mam okienko z czatem. Widzę, że coś piszecie.
Nie masz uprawnień? A byłaś zalogowana? A spójrz z tego linku, który wysłałem wyżej, Mrela. No bo jednak mamy tutaj kilka osób i wszyscy mieli takie same uprawnienia. Widzimy, test 5, test 21, więc trudno mi powiedzieć, aha, okej, dobra. Na razie jako ten gość tutaj. Już tutaj nie mamy specjalnie czasu, bo żeby teraz rozgryzać. No będzie potem końcówka, więc będzie można odpowiedzieć na pytanie. Okej, no i zobaczmy, czy jakieś koty są kochane. Coś się pojawiło, słuszna uwaga. No spróbuj ci coś wstawić, idź dorysować. Dachowca, perskiego, czy tylko czatować będziemy tu z boku. Jest, jakiś kotek. Mhm. Okej. Można pozbierać materiały z całego właściwie internetu, w zasadzie kopiuj, wklej. Zobaczcie, że przy wklejeniu on tworzy jednocześnie linka, że mogę sobie to otworzyć w nowej karcie i przejść do tej konkretnej strony. Także jedno narzędzie do wielu rzeczy. Okej. Działa. O, ciepłe. Dobra, chwilka na tworzenie materiałów o kotkach. Nie ma żadnych perskich, tylko ten jeden. Rzemon. Jak tam jest zdjęcie własnego kotka? Klikasz gdzieś na białym polu, tak? Robisz wstawianie i obraz. Przeglądaj i z komputera. Ok? Klikasz na białym, wstawianie, obraz. Oj, mikrofon mi uciekł. Dobra. Nie wiem, czy było słychać. Macie jakieś zdjęcia zwierzaków? Śmiało, możecie powstawiać. Patrzę, kod cyfrowy. Książki się pojawiły w kotkach, o kotkach rozumiem. Okej, okay. Pamiętajcie, że zawsze wybrać odpowiednią stronę, ale jest, no zobaczcie, wszystko się da. Zaczynamy. Nie ma jakby zdjęcia z komputera, Irena, jest coś takiego, jak mówię, klikasz gdziekolwiek w pustym polu, białym, tutaj, w tym obszarze, wstawianie, rozwija się karta i jest obraz. Obraz, po prostu obraz. Tak? Teraz zobacz, pokazuję. Jest wstawianie obrazu, klikasz przeglądaj. No i teraz trzeba wybrać z własnego komputera, tak, po prostu jest tylko wstawianie obrazu, to się nazywa. No i tam sobie wybierasz jakiś obrazek. No można kopiuj, wklej, ale można też i tak. Można odwiedy przeciągnąć pewnie na tylko znaleźć, no tylko to więcej zabawy. Okej. Okay. Czekajcie, ja tutaj otworzę teraz coś fajnego. Ja tak nie wiem rysować, a czy to jest ta strona? Można narysować kotka chyba. Ja tak ładnie rysuję, że aż wstyd po prostu, więc sobie troszkę pomogę komputerami, uwaga. Czy mi tu zadziała? Rysuję. Cyk, cyk, cyk. 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 O, jeden komputer już robi bokami. No dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Mój kot niestety nie jest rozpoznany. O, jest. Okej. Okay. Jest kotek, okej, okay, no dobra. I sobie teraz tego kotka, który... Nie to chciałem. No dobra. Mogę cofnąć. Inne narzędzie. Dobra, nowe. Okej. Okay. Zobaczcie.
Komputer pomógł mi narysować kotka, którego radośnie mogę sobie wkleić teraz tutaj. To jest prawie mój rysunek. Zdolny jestem niesłychanie z pomocą sztucznej inteligencji w internecie zapisanej przy pomocy aplikacji Autodraw. Narysowałem coś, co przypominało kotka, a komputer zamienił to na taki ładny rysunek. Ok. Ok, strona tak, jak ktoś dodał, jest tu stronę. Tytuł strony wpisujemy zawsze tu w tym miejscu. Tu gdzie jest pusty. Ok. Mamy kota cyfrowego. Ok. No dobra. Słuchajcie, no taka tam zabawa współpracy, bo to z reguły tak nie tworzymy tam w kilkanaście osób na raz, bo bardzo często, wow, robi się jest i kot. Ok. Leży na parapecie. Takiemu to dobrze. I rozumiem tutaj autoportret, który nazywany przez kota. Ok. Działa. Dobra, to już możemy to chyba wyłączyć. To. Coś się jeszcze pojawia. Ok. Kolejny kod, który nam trochę przesłonił. Tak, to jest właśnie problem. Teraz na przykład, jak będziecie chcieli, czy chciały wykorzystywać, tak, piękne kotki. A dzisiaj mój pies jest ten na spacerze, duży, także ja jestem tym fanem pieseów. Ale kotki też są fajne. Okidoki, to słuchajcie, to w takim razie spróbujemy teraz na przykład zobaczyć, jak można wykorzystać chociażby prostego PowerPointa. Tak, no. U mnie to już teraz komputer robi bokami, więc nawet nie przestawię, bo się już zagrzał. Ok. Ale teraz tak, uwaga. Popatrzcie na jeszcze jedną rzecz, bo jeśli chodzi o współpracę. Ok, jest przesunięty, super, fajnie. A ja bym chciał spróbować coś innego. Popatrzcie na taką rzecz, którą zrobię. Jak chcecie przygotować sobie taki album ze zdjęciami. Mówiłem o Swayu, to z reguły robicie tam samodzielnie, albo tam gdzieś w dwójkę. Oj, ten mikrofon nie wjeżdża. Dobra, tu jest, jest, słychać mnie, czy nie słychać? Okej. Okej, dobrze. Teraz na przykład chcecie przygotować szybką prezentację, na przykład po wycieczce klasowej dla rodziców. W prosty, szybki sposób. Nie wiem, załóżmy macie 20 dzieciaków w klasie. Odpalacie sobie PowerPointa, gdzieś tam jak macie pracownię komputerową. Dzieciaki nie potrafią obsługiwać, potrafią takie rzeczy obsługiwać. Zobaczcie, robicie nową prezentację, pustą na razie. Widać co pokazuje, tak? Cały czas jest? Ok. No i teraz co potrzebujemy? Potrzebujemy więcej slajdów. Na razie pustych. Po prostu duplikujemy, tylko już tutaj po prostu mój komputerek działa tak wolno. Dobra, ile nas tam jest? Ciach, ciach, ciach. Robimy tyle slajdów, ile mamy osób. Myśmy tam mieli numerki do którego? Kto pamięta? Do 20. No dobra, tam wstawimy tyle slajdów. I teraz. Popatrzcie, wstawiłem tyle pustych slajdów. Załóżmy, ile tam jest osób. Za chwilę dołożę kolejne. Za chwilę dołożę kolejne. I teraz mówię, słuchajcie, każdy z was zrobi mi jeden slajd. Wstawi zdjęcia z imprezy, gdzie byliśmy z wycieczki. Pisze, jak się czuł, doda nalepkę, tak, czy było fajnie, czy mu się podobało, co mu się najbardziej podobało. Po prostu króciutko. Jedna osoba przygotowuje jeden slajd. Czyli w tym momencie mogą to być rodzice, mogą to być inni nauczyciele, mogą to być dzieciaki. Ja po prostu wszystkim udostępniam, tylko łączę do tego PowerPointa. Momenta. Ok, możemy edytować. Po prostu kopiuję ten link. Wysyłam czy przez dziennik, czy przez cokolwiek, czy przez maila. Tak? Ok, momenta. Co się dzieje? Jeszcze raz kopiuj.
Tak, teraz dostaniecie tutaj nowy link. Tam na razie tego zostawiamy. Chodzi teraz pokazać, jak szybko można, współpracując przy pomocy takiego narzędzia w chmurze, jakim jest też Office 365, zrobić na przykład sobie. Teraz zadanie będzie takie, że na przykład możecie tu wrzucić informację o tym, gdzie byście chcieli pojechać na wakacje. Albo swój ulubiony zwierzak. Teraz macie jeden slajd, każdy ma ten swój numerek, tak? OK, zobaczcie, tylko uwaga, wybieramy swój numerek, OK? To zobaczcie, trzy osoby siedzą na pierwszym slajdzie. OK, ja tych slajdów zaraz dołożę więcej. Ta chwilkę trwa, bo mówię, temu się trochę gotuje. Tak, żeby sobie nie przeszkadzać po prostu. Już jest 8 osób. Ciekawe, na Click Meetingu jest 25. Pozdrawiamy. OK. Dobra, było to 21 miało być, tak? Tylko nie chyba wszystkie były. No już miałbym tam 21 osób w klasie. Robię 21 slajdów i każdy dostaje jeden slajd. O, patrzcie, co tam się dzieje. Ja na przykład sobie kliknę. OK. Klikam sobie górę. Mamy wstawianie obraz w trybie online, na przykład jakiś z usługi Bing, z wyszukiwarki. No, na przykład idealnie z Wikipedii. Tak, zobaczcie dalej, OK. Gdzieś tak już, nie chodzi o jakieś cuda, tylko chodzi o raczej pokazanie, jak w prosty sposób można to szybciutko zrobić. Jak klikniemy sobie dwa razy na obrazku, u góry mamy takie fajne style obrazków. Można zastosować. Przenieść tę ramkę tutaj. To mogę sobie usunąć. Krótko, po prostu piszemy, gdzie byśmy chcieli pojechać na wakacje. Zobaczcie, poobserwujcie sobie te slajdy. Każdy wybiera swój. Minie kilkanaście minut i ja mam na przykład gotową prezentację z mojej wycieczki. I każdy coś od siebie daje. I moment. Za chwilę mogę to sobie pobrać, za chwilę mogę to udostępnić, wysłać na przykład do dyrekcji albo wysłać linka tylko do odczytu, czyli udostępnić na mailu rodzicom tylko do odczytu, że mogą sobie zobaczyć, co się działo w szkole. A zajmie nam to 10-15 minut przygotowania. Nie muszę siedzieć wieczorami w domu. Po prostu do rodziców wysyłam tylko link, ale bez zezwolenia na edytowanie. Wyłączam te opcje. Zastosuj. Kopiuję sobie link. Wysyłam rodzicom. I mogą obejrzeć, co tam sobie robiliśmy fajnego. Czy w szkole, czy na wycieczce. Tak, morze, Budapeszt. OK. Nad jezioro, góry. Okidoki. O, o. Ta pustynia, tak, też mi się marzy. Może jeszcze kiedyś, po tych obiecanych podwyżkach. OK. Jak tam działa? Tak. Taki to jest Bałtyk? Fajny Bałtyk, tak już pan, kurczę, dawno nad Bałtykiem nie byłem, chyba trzeba się wybrać. OK. Fajnie. Sporo się zmieniło. Ocieplenie klimatu postępuje. OK. Co to mamy? Ohoho, jakie ciepłe miejsca. Ja jakiś wielkim fanem upałów nie jestem, ale pewnie się dostał w morze z jakimś małym tam napojem, byłoby przyjemnie. Okej. Ale popatrzcie, dobra. Ile minęło? 3 minuty, 4 minuty? Kilka osób. Okej. Tak, czasami się tu pomylimy, to wymaga jednak trochę ćwiczeń.
Okej, okay. Tu jest jakiś gość w tym momencie, okej, okay, dobrze. Spokojnie. Dlatego wiesz, że to wszystko jakby trzeba sobie przeżyć na spokojnie, zobaczyć, kiedy nam to działa, kiedy nie działa, jak to przygotować, ale wydaje mi się, że to jest dużo fajniejszy sposób niż ja działam tylko na swoim komputerze, prawda, gdzieś robię jakąś prezentację, tylko w tej wersji PowerPointa, ładuję na pendrive'a, lecę z tym pendrive'em, rozdaję to wszystkim, albo wysyłam mailem, potem się okazuje, że prezentacja jest za duża, nie chcę przejść przez maila, ktoś tam nie odebrał, ktoś nie wie, potem w szkole nie ma tego PowerPointa. Rany boskie, no straszna nerwacja i dla mnie to jest o niebo wygodniejsza i fajniejsza opcja, no, tylko byle był ten internet i nowoczesna przeglądarka i odpalamy na wszystkim. Okej. Okay. Ale na Office? No nie wiem, no tutaj mi całkiem, oprócz tego, że mi się laptop przegrzewa troszkę, a to jest od tej transmisji. Czy mój głos? Nie wiem kto. Widzę, że jest druga osoba, ale to jest osoba niezalogowana, więc trudno powiedzieć. Ktoś wszedł bez zalogowania. Prosimy kogoś, kto tutaj wrzuca swoje zdjęcia z palmami na slajdzie numer 2, żeby uważał, bo pan Irenka tutaj była na drugim, na meetingu. No na to nie ma specjalnie wpływu. Mhm. Palma, okej, okay, dobra. To normalnie, jak się najedzie, zobaczcie, jak jesteście na przykład na slajdzie drugim, widzimy, że tu są dwie osoby, jakie mamy swoje konta, takie prawdziwe, imienne, to po prostu jak najadę, to widzę, kto tu jest. I widać imię i nazwisko. I można dodać też swoje zdjęcie. Tutaj widzimy, ile osób w tej chwili jest w prezentacji, tak, edytuje. I kto jaki slajd edytuje. No tylko tu jesteśmy bardzo anonimowo, więc to trudno mi powiedzieć, kto jest tutaj kim. Okej. Okay. Ale tak, pierwsze pytanie, czy takie coś jest jakieś trudne? Taka współpraca. Czy takie coś do tej pory gdzieś robiliście w szkołach? Robiłyście? Hmm? No przede wszystkim tak, to mi się wydaje, że jest ciekawe i przede wszystkim jest dużo mniej roboty, jeżeli tę pracę sobie podzielimy na kilka osób. Tak, tak, Google ma podobną funkcjonalność, tak, tutaj jeśli chodzi o prezentację, o edytor tekstu. Tylko pamiętajcie, nie wykorzystujcie darmowego Gmaila już teraz w szkole. Okej. Okay. Dobrze. Okej. Okay. Teraz. Okej, okay. No dobra. Dokument mamy zrobiony. Jak chcę zmienić nazwę, klikam u góry na przykład. Nazywam go sobie wakacje. Klikam obok. Zobaczcie, wszystko jest zapisane. Można sobie w każdej chwili poklikać. Aha, co do zdjęć. Pamiętajcie, że jak tutaj w tych nowych wersjach klikniecie sobie gdzieś tam dwa razy na zdjęciu, albo wejdziecie sobie w projektowanie, też można zmieniać wygląd, motywy. Patrzcie, klik. Chwilkę to potrwa. Już się slajd zmienia, można zastosować do wszystkich. OK. Patrzcie, wygląd. Trzeba to dopasować później. Przejścia tak samo działają. Animacje też są podstawowe, nie ma ich wiele, ale są. Na dole mamy też odtwarzanie pokazu, slajdów. Albo edycja, albo pokaz. OK, włączył się pokaz na ekranie. A czarna dziura chyba, ładuje się. No i jest. Pozdrowienia z Cypru. Chyba zacząłem od drugiego slajdu. To były puste, to chwila pracy i możemy albo zrobić swoje, albo zrobić PowerPointa, wstawić też tu filmiki, też będą działały, załadować, można wstawić zdjęcia, filmy z OneDrive'a wysłane wcześniej. Okej. Okay.
No, to tak strasznie to powoli działa. To jest mój tutaj trochę laptop, trochę internet. Okej, okay, dobra. Okej, okay, czyli tak słuchajcie, no mamy to, tak samo działalibyśmy w Wordzie, tak, czy w innych aplikacjach. Aha, jedna rzecz jeszcze chciałem wspomnieć, zapomniałem przecież o formularzach mówić, słuchajcie, pokażę jeszcze jedną rzecz, że jak robiliśmy sobie te formularze albo kartkówki, takie rzeczy, to ja się mogę tymi moimi formularzami podzielić z kimś innym. Na przykład robiłem kartkówkę. Okej. Okay. I jak ja kliknę udostępnij, zapomniałem o tym, że mogę komuś wysłać i ktoś sobie to zduplikuje, czyli przygotowuje kartkówkę i wysyłam link i każdy może sobie zduplikować i może wysyłać do swoich uczniów. Ok. Macie służbową pocztę na Office 365? Ok. Jelena chyba pisze, że mają służbową. No to tak naprawdę jak się zalogujesz dalej, no to masz te wszystkie opcje. Także tylko korzystać, sobie przejrzeć sobie tam spokojnie w wakacje. Pamiętajcie, że to wszystko, co do tej pory wam pokazywałem, no to jeszcze zaraz będę mówił, kosztuje szkołę dokładnie 0 zł. Okej, okay, cieszę się bardzo. I tu jeszcze każdą ankietkę też, czy kartkówkę można wspólnie przygotować. Tak jak dokument w Wordzie na przykład, czyli tak kartkówki, ankiety, które przygotowujecie w szkole, po prostu można wspólnie umówić się i możecie albo usiąść sobie gdzieś wieczorkiem, każdy gdzieś przy komputerze, udostępnić sobie i pracować. No albo w szkole szybciutko to zrobić. Okej, okay, dobrze. To teraz na chwilkę wyłączę, żeby troszkę mój komputer ostygł. Bo on tutaj się trochę gotuje. Dobra. I wrócę. A teraz tak. Czekajcie, czy to widać? Już? Jeszcze chyba nie. Dobra, to muszę przenieść. Dobra. O, to ja. O mamo. Widać teraz Office 365? Dobra. Bo co jeszcze nam oferuje Microsoft, jak gdyby w pakiecie? Bo to nie wszystko. To nie wszystko. Otóż Microsoft dla nauczyciela. Microsoft. Czekajcie, podkreślę, gdzie mi się tu raz gumka włączyła. Wezmę sobie kredkę i czerwony kolor. Top. Microsoft Innovative Educator Expert, coś takiego w skrócie MIEE. Jest cała fajna, darmowa platforma dla nauczycieli. Nazywa się to w skrócie MEDS, czyli Microsoft Education. I możecie sobie tam, mając konto Office 365, bądź prywatne konto Microsoft, które każdy może założyć, możecie sobie tam się zalogować, pisać się tutaj jakby ten program. No i tu również fajne rzeczy się zdarzają. Ja wam zaraz tu wkleję linka, żebyście sobie otworzyli. Tu mam linka przygotowanego. Zobaczcie. Teraz tak, ta platforma, dużo rzeczy jest po angielsku, ale też dużo rzeczy jest po polsku. Tak, zobaczcie, otwórzcie to sobie. Ok, dajcie znać, czy się otwiera. To pozamykam te pozostałe rzeczy. Plumka mi coś tutaj. Okej. Okej. Damy chwilę, niech się wszyscy otworzą sobie. Tak, i tam jest dużo rzeczy, dużo fajnych rzeczy, dużo fajnych kursów przede wszystkim. Ja już zaraz tu pokażę. W sumie, czy ja ją mogę otworzyć tu? Nie, ale to muszę. Dobra. To ja pokażę ją w ten sposób. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Tak to powinno wyglądać. Macie informację właśnie o programie MIE Expert. Na kolejny rok do 15 lipca trzeba wysłać zgłoszenie. To jest raz w roku. Można takie zgłoszenie wysłać.
Tu można się zalogować. Możecie sobie dołączyć w każdej chwili za darmo, wykorzystując swoje szkolne konto służbowe, bo to są konta służbowe, Office 365, albo założyć sobie prywatne, darmowe konto Microsoft i wtedy też macie tego Worda, Excela online, tylko tam jest tylko kilka aplikacji. Tak, szkoły mają dużo, dużo więcej i w sumie też za darmo. Nie można już od momentu wejścia w RODO, nie można wykorzystywać Twittera, Facebooka czy Skype'a do zalogowania. Także te konta już, tych kont nie użyjecie. Okay? No dobra, ale co można zrobić bez zalogowania? Bez zalogowania macie tak, że możecie informację o tym, że możecie brać jako wy, jako nauczyciele udział w tym programie. Polecam. Mnie tutaj dotknęła taka fajna wycieczka, spotkała, jakby tutaj z tej strony Microsoftu. Taką niespodziankę fajną zrobili. Dalej, szkoła w chmurze, wasza szkoła, jak będziecie używać maila, Drive'a, Word, Excela, PowerPointa, spokojnie może się starać o tytuł szkoły w chmurze Microsoftu, które to Microsoft ogłasza na swoich profilach, stronach internetowych, a wy dostajecie taki fajny, duży certyfikat, który możecie sobie postawić na korytarzu. No przede wszystkim są fajne kursy. Są fajne kursy. Jak sobie tu wyklikacie, to macie cały kurs też Office 365. Mnóstwo tego jest. Dużo jest po polsku, dużo jest po angielsku. Także trzeba znaleźć. Często są też napisy. Na przykład tu jest, zaczynamy przygodę. OK. Na przykład, tak, z OneNote'em. OK. Jest pierwsze kroki. To, co wam pokazywałem, to się załaduje. OK, tu się ładuje strasznie powoli, to mi to wszystko, ale się ładuje. Welcome to this OneNote guide for teachers getting started with OneNote. No, to tylko to jest znowu. To właśnie, ale jest coraz więcej materiałów po polsku. Coś mi się włączyło i nie chcę wyłączyć, gdzie mi gra. Niżej? Nie. No tego zatrzymałem. Ciekawe. Dobra, wyciszymy tę kartę. OK. Dobra. Tak, a uczycie ktoś uczy angielskiego? Bo macie fajne rzeczy na przykład. Tu w tych kursach jest mnóstwo fajnych rzeczy. A jest w ogóle Skype in the classroom. Nie? OK, bo na przykład dla nauczycieli języka angielskiego łączycie się z różnymi szkołami na świecie, Microsoft udostępnia i można tam sobie gadać. Podstawy trzeba znać angielskiego. Można też znaleźć, utworzyć scenariusze lekcji. Tak, Gabrysia, OK, więc tam łączycie kamerka, laptop i są szkoły, są dzieciaki, jest Mystery Skype na przykład, takie coś, że łączycie się z jakąś szkołą. I to jest takie tajemnicze połączenie. Musicie zadawać, dzieciaki sobie zadają pytania nawzajem, żeby dowiedzieć się, z jakim krajem się połączyły. I to fajne sprawy wychodzą. Także i Skype in the Classroom, Mystery Skype, jest tego mnóstwo. Także naprawdę serdecznie polecam, żeby sobie poprzeglądać te kursy, bo ich jest naprawdę sporo o nowoczesnym nauczaniu, nowoczesnym podejściu do nauczania. Absolutnie nic to nie kosztuje. A jeżeli chcecie mieć i założycie sobie konto, to zdobywacie punkty za każdy. A zdobywając punkty, możecie brać udział właśnie w programie Microsoft. Najpierw innowacyjny nauczyciel, później ekspert, później może trener. I na przykład co roku kilka osób jeździ w nagrodę na fajne, naprawdę fajne konferencję Microsoftu. W tym roku konferencja Microsoftu była na przykład w Singapurze. I ekipa, kilka osób z Polski jechało. I naprawdę to jest w zasięgu. Także można, jak się postaracie, będziecie działać. Fajna, naprawdę fajna sprawa. Okej, także zachęcam, żeby sobie zalogować się i założyć. Ale słuchajcie, dobrze by było dołączać, żeby szkoła miała już tego Office 365. Chyba że szkoła nie będzie chciała, no to wtedy możecie sobie spokojnie założyć, klikacie na tym prywatnym koncie. Nie masz konta? Utwórz je. Klik i sobie założycie. Nawet można wykorzystać e-maila, którego macie swojego prywatnego,
podać ten adres e-mail i to po prostu do waszego adresu e-mail będzie utworzone konto Microsoft, na które spokojnie się będziecie tu mogły zalogować, działać, uczyć się, zdobywać te punkty, a kto wie, co będzie później. Tak? Także cała ta platforma też jest dostępna za darmo. Okej, fajnie. No jak ktoś używa Twittera, można też tutaj sobie wziąć udział w takiej akcji na Twitterze, gdzie to jest tam no, sporo ciekawych rzeczy się dzieje. Okej, dobra. Także no, słuchajcie, to jest to, że tu Microsoft naprawdę jest w sumie postrzegane tylko jako gdzieś jakoś tam Windows, Word, Excel, a oni tu oferują mnóstwo fajnych rzeczy. Co do tego, co jeszcze Microsoft oferuje? Chciałbym wam pokazać jeszcze z takich tu ostatnich rzeczy i spróbujemy sobie założyć tego Office'a, żebyście sobie mogli się pobawić tym Office'em. Wpisujemy hasło Microsoft STEM. Takie hasło w Google'a. Wpisałem Microsoft STEM. Otwieramy sobie Google'a, wpisujemy coś takiego i tu już jest fakt, że to jest po angielsku. To jest dla ciut starszych dzieciaków może, ale jak gdzieś tam macie w szkole nauczycielki, które lubią się bawić różnymi rzeczami, robić takie, jakieś majsterkować troszkę, to tu mamy instrukcję w Microsoft, jak zrobić fajną lekcję z wykorzystaniem technologii, czy tam klocków Lego, czy zwyczajnego kartonu. Na przykład moje dzieciaki zrobiły coś takiego. Z instrukcji tutaj zawartych. Patrzcie, taki jest filmik, nie wiem, czy to będzie widać dobrze. Talking about the phenomenon of hand. Then using an extra wide straw, some string and a rubber band. O właśnie, pistolet na klej, takie słomki do picia drinków, karton, instrukcja, która jest bardzo, bardzo, bardzo obrazkowa, taki mikrokomputerek za kilkadziesiąt złotych. Taka specjalna taśma, która też wcale dużo nie kosztuje. Do tego Excel, laptop i udało nam się zrobić, niech to będzie pokazane, taką rękawiczkę i taką sztuczną dłoń. Mamy zrobioną. Nie widać filmu? To słuchajcie, to ja wkleję linka, ok. Ojejku, przepraszam. To wklejam linka do YouTube'a. W sumie mogę go otworzyć też i tu. Nie wiem, czy teraz będzie widoczny film. Hello from Redmond. This month, the education workshop's been thinking about the phenomenon of human body mechanics. Student engineer and articulated mechanical finger that bends to demonstrate the bones of the hand in action. Jeszcze raz. Next, the engineer a cardboard glove and sensorize it with strips of a conductive material. Rękawiczka nakładana na rękę. When connected to our kartonu, Excel, they can measure the flexion and mikrokomputerek za kilkadziesiąt złotych do kupiony. Specjalny arkusz od Microsoftu i parę rzeczy, karton, sznurki, słomki i taką dłoń udaje nam się to zrobić na lekcji. A to już jest dla ciut starszych. Ale jak macie gdzieś kogoś w szkole, to lubi majsterkować, naprawdę serdecznie polecam. For educators looking for a lesson extension, we've included a rock exercise. Tak, można grać sobie tutaj. Try out our project Także polecam serdecznie tę stronę, bo jest tam mnóstwo fajnych rzeczy. Czekajcie. Udostępnianie ekranu. No. I teraz to jest na tej stronie. Microsoft Hacking STEM. Coś takiego. I tutaj jest mnóstwo lekcji. Na każdej lekcji są konkretne instrukcje do pobrania. Widać? Tak, pobieramy sobie PDF-a, pobieramy sobie gotowy arkusz Excel, pobieramy sobie, jak musimy kupić program do tego naszego Arduino mikrokontrolera. Jak macie u siebie w szkołach naprawdę ludzi, którzy lubią trochę techniki, trochę komputerów, dzieciaki, to na kółku koszt tego niewielki jest, naprawdę. Wszystko w sumie jest dostępne tutaj za małe pieniążki.
pieniądze. Przybywa. Okej, no. Co ja mogę zrobić tutaj? Nie wiem, to znaczy tak, że szukajcie hasła, tak, które wrzuciłem, Microsoft Stamp w Google i się otworzy ta strona. Tak, tyle warto zapamiętać. Także to jest taka oferta. Okej. Od Microsoftu dla szkół. W sumie to wszystko, co pokazywałem, nic nie kosztuje. Okej, oj. No dobrze, będzie jeszcze w razie czego nagranie, więc będzie można wrócić do tego, okej. No teraz bym chciał spróbować, żebyśmy założyli sobie wszyscy Office 365 dla waszych szkół. Okej? Spróbujemy? Zobaczycie, czy to jest trudne. Tutaj pozamykam to wszystko. I teraz, żeby założyć Office'a, trzeba wejść pod taki adres. Uwaga. Dwa kotki. Ja teraz otworzę, w sumie mogę to otworzyć przeglądarkę. Dobra. Zaczęło mi się nie wkleić już. A nie, nie mogę tak. Muszę to zrobić, bo mam za dużo tych kont. Okej, dobra. Otwiera wam się. Powinna wam się otworzyć taka strona. O, tak jak u mnie. Rozpocznij pracę bezpłatnie. Takie okienko. Jest. I teraz tak, bo różne wieści krążą po świecie. Ponieważ są różne wersje tego pakietu Office 365 dla szkół. Zobaczcie, jakby są trzy plany. Pierwszy bezpłatny, tak, widzicie, to jest Office 365 plan A1. I on jest całkowicie bezpłatny. To wszystko, co pokazywałem tu teraz, jest w planie bezpłatnym. Oczywiście, jeżeli chcecie na przykład, bo tu są tylko, zobaczcie, wersje online przez przeglądarkę, tak? Jeśli chcecie mieć full pakiet, no niestety trzeba płacić kilka euro za każdego użytkownika. Jest jeszcze plan taki najbogatszy, największy, no ale to jest, popatrzcie, po 6 miesięcznie od jednego użytkownika. Plus VAT. Więc no tak, szkoła ma pieniądze, śmiało może sobie to kupić, ale wszystko, co ja wam w tej chwili pokazywałem, jest dostępne bezpłatnie. Te wszystkie usługi tutaj po lewej stronie są dostępne bezpłatnie. Każda z tych rzeczy. Także wydaje mi się, że to na pewno na początek można spokojnie nam w zupełności wystarczy. Jest tego mnóstwo. Okay? Także możecie sobie też zobaczyć. I na początek tworzymy sobie tego Office'a. Aktywny będzie plan A5. Przez 30 dni jest plan A5, czyli mamy wszystko, jak gdyby najbogatszą wersję. A po 30 dniach on automatycznie przejdzie na wersję bezpłatną. Być może stąd takie nieporozumienia gdzieś tam w internecie, że o, a jednak trzeba płacić, bo ktoś tam czegoś nie doczyta, nie wie, nie do końca wie, a już tam, prawda, się boi, że coś tutaj trzeba będzie płacić. Nie. Rozpoczynamy pracę bezpłatnie. Ten zielony przycisk. OK. I powinno nam się pojawić takie okienko. Także klikamy. OK, możemy. No dobra. No i wypełniamy dane. Nasze, tutaj wpisujemy nasze dane. Szkolny adres, e-mail. Ja tam podam sobie swój. OK. Numer telefonu szkoły. Na razie to ja muszę podawać. Potem gdzieś podamy. W sumie. OK. Możecie podać swój numer, najlepiej stacjonarny. Ja to podam jakiś, tylko nie wiem, bo chyba będzie potrzebny w sumie komórkowy do wysyłania. Tylko chyba się daje, że komórkowy. OK. Nazwa szkoły. Ja sobie wpiszę już tutaj, nie wiem, szkoła trenerów, tak po prostu. Ja tu nie będę zakładał, tylko chcę z wami przejść na przykład. OK. Tam załóżmy, że ja sobie wpiszę, że tu mam
50, nie wiem, 25, 49 i klikamy dalej. Jak to nie ma formularza? Ten zielony przycisk kliknęłaś, rozpocznij tam za darmo, bezpłatnie. Irena. Nie pojawiło się takie coś, jakie miałem przed chwilą? Jeszcze raz ten link powyżej kliknij. akms365edu.pl. No, otworzyłem z tego linku. Też nie. A co wam się pojawiło w takim razie? A, jesteście z tej samej szkoły. To tak, to jedna osoba wtedy tylko. To kliknijcie jeszcze raz, otwórzcie jeszcze raz, kliknijcie jeszcze raz, no to muszę pod tym linkiem działać. A tak, bo w tej samej przeglądarce, racja. Być może, bo widzisz, że jesteście na Office innym zalogowani. O, dziękuję wam, Wożato. Dlatego ja otwieram sobie zawsze taki tryb incognito, gdzie nie jestem nigdzie zalogowany na żadnym koncie, tak, którym nic mi tam nie psuje. Ja akurat mam tutaj konta też już działające na trzech teraz Office'ach. Jedna praca, druga praca i teraz trzeci do ćwiczeń. Jeżeli macie Chroma, to w prawym górnym rogu przy tych trzech kreseczkach można włączyć sobie nowe okno incognito. Ok, jak ktoś ma konto, to nie musi. Tak, możecie sobie ustalić, słuchajcie, albo pokażę w tym momencie, zobaczcie, bo samo utworzenie jest dosyć proste, to może ja tu utworzę sobie taki tam tymczasowy na miesiąc próbne konto, ok? A potem sobie umówicie się i będziemy mieli tam jakąś godzinkę na to, żebyście sobie próbowały, umówiły się i ja w razie czego będę pomagał, ok? Także, zobaczmy, ja tu sobie wpiszę swoje konto. Sławek, twoja szkoła, na przykład Baturo, on Microsoft.com, taka będzie nazwa. Tu wpisz sobie jakieś hasło. O, pasuje. Ok. Na razie przejdziemy ten krótki formularz, dobra? Jak sobie założyć takie konto? Ok. Bo to będzie konto dla całej szkoły, nie tylko dla nauczyciela, dla całej szkoły. Spaliłem, ok. Dobra. No i tu ja sobie wpiszę. Zobaczmy, czy on przyjmie. O nie, nie chcę takiego. Dobra, wpisujemy hasło, takie dosyć rozbudowane. I teraz tak. Zezwalam na przesyłanie produkcja, bla, 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 ale nie chcę, żeby mi nic przesyłano, więc nic nie zaznaczę. Zobaczymy, czy mnie puści dalej. Pamiętamy tylko, żebyśmy zapamiętali. No, Lucyna, jeśli nie masz służbowego takiego konta i nikt inny nie zakłada swojej szkoły, to możesz założyć. To nic nie kosztuje, najwyżej po miesiącu zostanie usunięte, jeśli nie wykorzystasz tego. Ok? Znam takie szkoły, co po kilka razy zakładają sobie za trzeci, czwarty razem, dokończyły to wszystko. No, otwórz moje konto. Ok. I teraz muszę jakoś udowodnić, że nie jestem robotem. Ok. Więc wpisuję okay, swój numer telefonu. I na przykład zadzwoń do mnie. Powinno do mnie zadzwonić. Nie wiem, czy będzie słychać. Dzwoni. Z Kalifornii do mnie dzwoni. To jest najlepsze. Nie wiem, czy się będzie widać. Kalifornia, to potem się nagra może. Ok. Dziękujemy za posłużenie się naszym systemem weryfikacji telefonicznej. Twój kod to 1, 6, 3, 7, 0, 2. Jeszcze raz. Twój kod to 1, 6, 3, 7, 0, 2. Do usłyszenia.
Jak usłyszeliście, wszystko odbywa się w języku polskim. Tak? Wszystko odbywa się w języku polskim. Nie czasami jak w innych chmurach, że tam jest tylko po angielsku. Cały kontakt mamy też po polsku, w razie czego, jak co my się zgłaszamy. OK. No i mam swój login. To jest mój login administratora. Chwilkę to potrwa. OK. Czekamy. OK. I teraz tak, widzimy, momentalnie jak się to wszystko pootwiera. I teraz co musimy mieć? Uwaga, uwaga. Musimy mieć jakby swoją szkolną domenę. Czyli no myślę, że domenę każda szkoła ma, ma swoją stronę internetową. O, przyszedł już e-mail. I trzeba tę domenę później wpisać, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Ja na razie klikam zweryfikuj później. OK. Tak. Jeżeli chcemy korzystać z cennika akademickiego szkolnego za darmo, musimy się zweryfikować. OK. Nie, to już tylko pokazujemy w sumie, jak założyć sobie tego opisa i potem będzie czas na jakieś pytania i odpowiedzi, tak? Także no nic w sumie z jakichś takich nowych rzeczy, tylko dokończymy tutaj ten proces zakładania konta. OK, ja również dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało, że będziecie tutaj z tego korzystać. Okay. Dobrze, także miłego wieczoru życzę. Bardzo się cieszę. Teraz popatrzcie, no tutaj w sumie mam już wszystko gotowe, tylko teraz jestem zalogowany jako administrator. Jako administrator i mamy taki króciutki przewodnik po tym całym panelu. Normalnie jako nauczyciel tego nie mamy, ale ktoś, kto założy tego Office'a. OK. Patrzcie. Cyk. Ma tutaj wszystko jakby takie główne opcje, że może dodawać użytkowników i sesje. I o tym to już w sumie dzisiaj myślę, że już za dużo by było, żeby o tym mówić, ale można znaleźć filmy na YouTube, wkleję linka potem, jak to obsługiwać, ale my możemy się też przełączyć, zobaczcie, na te swoje aplikacje. Tak, to pewne rzeczy jeszcze są konfigurowane, ale w sumie mamy założonego Office 365. Czy to było trudne? OK. Do zobaczenia, do widzenia, pa, pa. Okay. I teraz w sumie taką najtrudniejszą rzeczą będzie ta konfiguracja szkolnej domeny, którą mimo wszystko zostawiłbym jakiemuś informatykowi, który zajmuje się szkolną stroną, potrafił kupić ten adres, bo tutaj będzie taki kreator. OK, to już cały czas podpowiedzi będą przychodziły na maila, jak widzicie. Wszystko jest też w języku polskim, zakładanie użytkowników, to wszystko jest dodę, można zakładać hurtowo. Ja jestem teraz jeden jedyny i zobaczcie, mam licencję A5, czyli w sumie w tej chwili mogę sobie nawet pobrać oprogramowanie nowego Worda, tak? Jak się przełączę na Worda. To też jest ten Word Online, tak, wszystko, tak, możemy sobie, zobaczcie, tu są te szablony. Także wszystko w sumie działa, tylko jeżeli chcecie założyć sobie Office 365 do szkoły, to warto to zrobić ciut wcześniej, żeby tam wszystko się zdążyło pokonfigurować, bo naprawdę to jest bardzo rozbudowane narzędzie.
I tych aplikacji jest całe mnóstwo i to wymaga chwilki czasu, żeby naprawdę czasami konto założyć nie minutę przed korzystaniem, a wszystko będzie ok. Także ja zaraz Wam wkleję linka, bo na YouTubie będzie chyba teraz mnie widać. Ok, z powrotem jestem. Jak dokończyć konfigurację? Jakby ktoś tutaj chciał działać. No, bo chyba ten link gdzieś zgubiłem przed chwilą. Dla swojej klasy? Nie. Tak, zakładamy dla całej szkoły w sumie, bo to jest dla całej szkoły, ale na początku też miałem tylko dla jednej klasy. No bo skoro to nic kosztuje, to każdy może korzystać, nawet tylko jedna klasa. Ważne, że jeżeli macie uprawnienia szkoły, jesteście szkołą, to nie ma żadnego problemu. Co więcej, Microsoft daje nie tylko szkołom to za darmo, to są biblioteki publiczne na przykład, to są muzea, edukacja domowa. Można założyć sobie konto, bo akurat na przykład w Google możemy tylko w szkole publicznej założyć. A tutaj naprawdę mamy możliwość założenia dla wszystkich tych placówek, o których wspomniałem. Czekajcie, już zaraz będę miał. Dzień dobry. Zaraz, dobrze. Już, bo to zgubiłem gdzieś ten filmik. Miałem otwarty, przypadkiem sobie zamknąłem i już playlisty na stronie Microsoftu. Zaraz Wam wrzucę filmik, jak sobie dokończyć konfigurację tego konta, ok? Dobrze. To i zamówienie. Gdzieś to radośnie miałem. Zaraz wrzucę. Ok, dobra. Coś mi nie może się raz odnaleźć. To jak zawsze człowiek chce tak na szybko znaleźć ten filmik. Czekajcie, bo ja miałem tutaj link. Zakładanie Office'a. Ale do YouTube'a nie mam linku. No właśnie. Usunąłem gdzieś sobie przypadkiem. Taki jestem chytry. Dobra. Wstęp. Oferta. Cyk. Zakładanie próbnego konta. O! Jest! Prosto już tutaj. Dzień dobry, nazywam się. I jest pan, który ładnie o tym opowiada, więc jak widzicie, ten pierwszy krok jest dosyć prosty. Drugi krok jest ciut już trudniejszy. Już trzeba pewną wiedzę tam posiadać, ale jest tutaj filmik, w którym on opowiada, jak zweryfikować i jak potwierdzić swoje uprawnienia. Po prostu musimy po pewnym czasie, może w ciągu tych 30 dni, zgłosić, to się tak nazywa, ładne żądanie usługi. Słuchajcie, ja Wam w sumie pokażę, bo to na tym najwięcej ludzi chyba ma z tym problem. Okej, teraz czy widać? Okej, znowu Office'a. Widzicie tego mojego Office'a? Tak, panel administracyjny. Okej. I zobaczcie, w pomocy technicznej, jak wchodzę jako administrator, w pomocy jest nowe żądanie usługi. Klikamy to sobie. I to możemy zrobić właściwie na drugi dzień od założenia. I najlepiej sobie dodać tylko domenę jeszcze wcześniej, które jest opisane, to jest na tym filmiku, który przed chwilą wrzuciłem. I tu wpisuję, co bym chciał zrobić? Weryfikacja uprawnień, na przykład do Office 365. Tak, tylko tyle wpisujemy, żeby uzyskać pomoc. Oczywiście takiej pomocy nie będzie. I pozwól nam zadzwonić. Podajemy gdzieś swój numer, tak? I po prostu zadzwoń do mnie. I to jest wszystko. Oni do mnie dzwonią. Ładnie się przedstawiają, mówią, rozmawiają po polsku i po prostu muszę powiedzieć, jak z jakiej szkoły jestem, czy mamy uprawnienia placówki takiej, a takiej i za jakiś czas, za jakąś chwilę dostaniemy licencje. Te licencje są dostępne, no właśnie, w rozliczeniach są subskrypcje, w sumie to się ładnie nazywa, bo w tej chwili mamy subskrypcję na tym planie A5, okej. No właśnie, mamy A5, ale ona wygasa 27 lipca. 27 lipca.
I po prostu, tu ja bym nawet kont jeszcze nie zakładał, bo one będą przypisane konta do tego planu, a aktywujemy sobie Office'a i pojawi się plan A1, który możemy przypisać do każdego użytkownika. I to wszystko. I możemy sobie zakładać chyba 500 tysięcy kont uczniów, 500 tysięcy kont nauczycieli na tym naszym Office'ie, więc chyba wystarczy. Także to wszystko jest na tych filmikach także pokazane. Okej. Po prostu nie bać się i próbować. A w razie czego zgłosić to zapotrzebowanie na, jak tutaj proponuję, że macie jakiś problem i zadzwonią do nas. Nawet nie musimy wydawać pieniędzy na dzwonienie gdzieś. A czasami też tak jak przed chwilą telefon, że dzwonią do nas z Kalifornii. Okej. I fajnie to wygląda. Okej, no ja bym w sumie miał wszystko. Tak to pobieżnie troszkę czasami dokładnie, troszkę czasami z błędami. Tak, przepraszam, że trochę człowiek zmęczony wieczorkiem. Okej, no teraz mamy czas na jakieś pytania, jeśli chcecie, potrzebujecie. To jestem do dyspozycji jeszcze przez jakieś tam 45 minut. Musicie popróbować, zakładać się Office'a, w razie czego będę pomagał, podpowiadał. Tak. Cieszę się. Dzięki wzajemnie. Jeszcze parę dni będą. Jej. Także ja jestem tutaj praktycznie do 9, można śmiało. Jeśli macie jakieś pytania tikowe, ofisowe, naprawdę zachęcam do założenia sobie konta na tym MECU, tak? Czyli education.microsoft.com, tej stronie dla nauczycieli. Fajnie by było, jakbyście mieli Office 365, żeby się tym kontem logować. Warto próbować, bo to są fajne rzeczy, które nas nic nie kosztują. Dzięki bardzo. I również. Oj, słońce nam ostatnio nie brakuje. Już tęsknię trochę za deszczem. Ale tak. Danych, tak. Odpoczynku nam wszystkim trochę, nie? Bo końcówka na pewno była gorąca roku szkolnego, prawda? Cieszę się bardzo. Pamiętajcie, że Office jest potężnym narzędziem, naprawdę, i warto choćby małymi kroczkami sobie spróbować. Troszkę OneDrive'a, poinstalować sobie aplikacje na telefonach, na tabletach, na komputerach. Komputery mamy małe dyski, a na OneDrive'ie mamy na dzień dobry, dostajemy 1000 miejsca, 1000 gigabajtów. To ja nie mam tutaj takich dysków w swoim komputerze. Także wszystko możemy tam powysyłać. Coś się wydarzy na szkolnych komputerach, padną nam dyski, wszystko jest, zapamiętamy. Dzięki, dzięki bardzo. Okay. Cieszę się, że się podobało. To taki trochę niewdzięczny temat. Cały czas przy komputerze siedzimy, tylko oglądamy, klikamy. Wiem, że wszyscy lubią matę, ruszać się, kubeczki. Ale fajnie, że się podobało. Dzięki. Cieszę się, Monika. Także namawiać dyrektorów swoich, że warto. I co jest fajne, na Facebooku jest Microsoft dla Edukacji. Jak macie Facebooka, polubcie profil Microsoft dla Edukacji. Tam są nasi ludzie, siedzą tutaj, można zapytać, popytać, odpowiedzą, podpowiedzą. Śmiało.
Dzięki, też pozdrawiam. Już działają, tak jest. Wakacje są, ale tak, fajnie, działajcie, działajcie. Nawet jak nie macie szkolnej domeny, to wykupienie takiej domeny, czyli tego adresu internetowego typu szkoła.edu.pl kosztuje kilkadziesiąt złotych na rok, więc no to są naprawdę żadne pieniądze, żeby można było przypisać tutaj i żeby to był jakiś ładny adres. Okidoki. Nie, nie poszło. A to na spokojnie. Zapisać sobie ten adres. Tak, bo to nie ma co naraz robić. Uzgodnić sobie na spokojnie. A nawet jak założycie dwa ofisy, no to tylko zostawić sobie potem jeden. Zweryfikować jeden, a ten drugi zostanie automatycznie skasowany, więc też nie ma problemu. Ale pocztę służbową? No to poczta może być na czym innym w tym momencie, więc potem sobie dołożycie. Pocztę do opisa można też podłączyć. Albo przerzucić pocztę na służbową, na tą ofisową. No to jest też potężne narzędzie. Ja tylko tak bardzo pokrótce to pokazałem. Zresztą wszystko właściwie tak śmignęliśmy trochę, no ale naprawdę to jest wielka maszyna. Ja akurat bardzo lubię te Teamsy. Bo jedna aplikacja do kontaktu z uczniami, z nauczycielami, do dzielenia się plikami, szybciutko, błyskawicznie to działa. Za jak robimy jakiś projekt, to po prostu wybieram sobie grupkę, tworzę sobie taki zespół międzyklasowy. Rewelacyjnie to działa. Dobra, słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo. Ja tu jeszcze jestem. Wyłączę tylko kamerkę. Trochę sobie się poruszam. Okej, dzięki. Jak macie jakieś pytania, coś nie wyszło, piszcie śmiało. Cały czas jestem. Włączę slajd. O, dziękujemy. Się zrobiło pomarańczowo. Dzięki, pozdrawiam.
porysuję jeszcze, można rysować. Tak, tak. Na początek może być twój adres, także spokojnie. A potem i tak te adresy tworzy się mailowe na Office 365, dodaje się domenę, potem się zakłada konta, które jest jednocześnie kontem do logowania, kontem do pracy, kontem mailowym. Wszystko na jednym koncie. W sumie chyba można nawet przedłużyć na kolejne 30 dni ten próbny. Tylko myślę, że 30 dni to jest dość czasu, żeby się zdecydować. Także wakacje teraz się zaczęły, ale najwyżej w sierpniu możecie sobie założyć kolejnego. Tak, żeby na wrzesień na przykład było gotowe. Ten szczególnie OneNote, jeśli macie tablice multimedialne, to OneNote tam się świetnie sprawdza. Fajnie, cieszę się. Na tym MEC-u, tutaj podam wam linka, microsofteducation.com czy educationmicrosoft.com, jest mnóstwo właśnie poradników, filmików, jak korzystać z OneNote'a, klasowe noty zajęć dla tych starszych. Także fajne sprawy, naprawdę. I w sumie to chyba nie ma konkurencji ten program. A jak ma się dotykowe jakieś ekrany, jak macie porządne tablice albo jeszcze te nowsze monitory dotykowe, to już w ogóle jest bajka. Fajna sprawa jeszcze jest jedna, jeżeli macie na przykład w szkole Windows 10, nie wiem jak macie rozwiązane logowanie się do tych Windowsów, ale jak założycie konto na Office 365, to można komputer z Windowsem 10 tak podłączyć, że logujecie się do komputera, no to konto Office'a. Komputer jest podłączony do internetu, podajesz swój login, który masz na Office 365, logujesz się do komputera, tam otwierasz sobie Edge'a, na przykład przeglądarek, od razu jesteś na Office'ie, wszystko się zapisuje. Fajna sprawa. Tak. OneNote'a sobie założyć. Słuchajcie, gdyby nie poszło z tym Office 365, to OneNote.com i możecie samego OneNote'a też używać, ale naprawdę warto sobie tego Office 365 założyć, bo daje dużo więcej niż sam OneNote. Tu jest też taki filmik. Tam na tym kanale jest więcej filmików. To jest akurat po polsku, to jest o tym OneNote'cie. Takie tam podstawy, też jak działać jeszcze. OneNote jest taki problem, że są w sumie są trzy wersje. Jest OneNote Online, jest OneNote z pakietu Office, na przykład 2.16. Późno, no trochę tak. Okej, okay, my tu już to podsumowujemy w sumie. Okej. Okay.
I jest OneNote w Windowsie 10, ta aplikacja. I ostatnie newsy są takie, że ten OneNote 2.16 przestaje być rozwijany, a rozwijany będzie ten OneNote Online, który pokazywałem, i ten OneNote właśnie wbudowany w Windowsa 10. Także warto chyba się już uczyć, jak gdyby obsługi tych dwóch OneNote'ów. Co jeszcze tak tutaj mógłbym wam podrzucić? Myślę, że dzisiaj było sporo tego. Powolutku sobie tam poprzeglądać, popróbować, przeklikać to wszystko, a będzie dobrze. Okej. Jak co to ja... Panie, dzięki. Jak co, czekam tutaj, wyłączę na chwilę kamerkę. Ale jestem. Jakby co, czekam jeszcze na Tanie. Jeszcze tam pół godzinki śmiało będę. Dzięki.